Dobry wieczór Państwu, witam wszystkich na tej nieuporządkowanej, wstrętnej, źle wyreżyserowanej, ze złym ustawieniem kamery, ze złym ustawieniem dekoracji, ze złym ustawieniem dekoracji, z różnego rodzaju śmiesznymi rzeczami. Witam wszystkich razem z kotem, skip, coś tam muszę skipnąć i skipnąłem, proszę Państwa. Także raz jeszcze dobry wieczór, dzień dobry dla niektórych, proszę Państwa. Cieszę się, że mogę się z Państwem spotkać. Cześć Kizia, pomachaj Państwu. No idź sobie, już Kizia poszła. Krzysztofka, proszę mnie nazywać panem pułkownikiem. Ja nie jestem już panem pułkownikiem, nie chcę nim być. Nie chcę być, zabrano mi nominację, resztę nominacji, żebym nie podarł, bo jedną podarłem. I ja nie chcę być już pułkownikiem, więc proszę mnie tak nie nazywać, dobra? Mówcie mi nawet po imieniu, mnie to wisi po prostu, na dobrą sprawę. Proszę Państwa, wczoraj stałem sobie na dachu i giąłem blachę i jeszcze tam przyklejałem taką membranę, uszczelniałem i przyszedł mi do głowy, przyszło mi zakończenie choluba w mózgopisie się pojawiło, choluba 2. Proszę Państwa, napiszę, jeszcze muszę napisać parę rozdziałów, ale już zakończenie mam, proszę Państwa. Nie będę oczywiście zdradzał, jakie jest to zakończenie, więc zobaczymy, jak to będzie. Przyszła mi do głowy również taka HT, proszę Państwa, ale najpierw wyjaśnię parę rzeczy. Pierwsza sprawa. Proszę Państwa, prasowanie oficerów N i źródeł przez wywiady rosyjskie środowiska. Myśli środowiska. Proszę Państwa, to jest KHT teoretyczna i to jest teoria. Czy do końca teoria, czy nie teoria, czy nie teoria, nie wiadomo. Znaczy, czy do kiedy to jest teoria, proszę Państwa, no cóż, ja nie powiem Państwu tak dokładnie, bo nie chciałbym, abyście Państwo wpadli w szpiegomanię. Niestety sytuacja jest taka, że w Polsce roi się od specjalistów oskarżających wszystkich o wszystko, a szczególnie o szpiegostwo, a szpiegomania i widzenie w każdym szpiega jest śmiercią każdego kontrwywiadu. Taka HT powstała na podstawie, i ten temat, ja już o tym pisałem w czasie nielegałów, chciałem teraz właśnie powiedzieć, na podstawie również moich doświadczeń w samym kontrwywiadzie. Musicie Państwo zrozumieć, że w żadnym kontrwywiadzie na świecie, ja wezmę sobie ten mikrofon, chociaż niektórym się on nie podoba, ale trudno, wygodnie mi tak będzie mówić do Państwa. Proszę Państwa, w żadnym kontrwywiadzie nie pracuje tylu ludzi, aby móc obstawić wszystkich. Autentycznie. Tego się nie da. Kiedy ja przychodziłem do kontrwywiadu, kazano mi stworzyć zespół i objąć zespół i stworzyć zespół w Wydziale Rosyjskim, który się nazywał Nieortodoksyjne Miejsca Przykrycia, czyli zwalczanie wszystkiego, co jest poza placówką, a więc nielegałów, różnego rodzaju innych źródeł i ich agentury, proszę Państwa. Ale ten zespół był bardzo liczny na całą Polskę. To jeszcze było sprzątanie po Armii Radzieckiej. Liczył sobie jedną osobę, a później przed kolega, czyli mniej kolega. W związku z czym musiałem stworzyć, trzeba stworzyć jakiś plan, trzeba było stworzyć jakieś profile po prostu, jakiś modus operandi na podstawie działań, proszę Państwa, tych zanotowanych przez nas, czy pewnych symptomów, które myśmy zanotowali. I tak robi każdy kontrwywiad. Tworzy się pewne profile i to pasowuje się potem sytuację do tych profili. Profile się oczywiście modyfikuje. Tutaj od razu odpowiedź. Oczywiście, że słuchają tego nie tylko Rosjanie, ale wszyscy naokoło. I co z tego, że słuchają? Niech wiedzą. Niech wiedzą, zawsze trzeba znaleźć coś nowego, bo to się modyfikuje. Przy czym, proszę Państwa, nie tak do końca. To są pewne rzeczy, które są ćwiczone i przez pewien czas są ćwiczone, powtarzane co pewien czas i wokół tego to się kręci. Oczywiście nie wyczerpuje to całości problemu, proszę Państwa. Proszę potraktować to jako trochę teoretyczne rozważania. Jeżeli kogoś to nudzi, ktoś nie chce, widzę, że mam tylko 375 widzów i bardzo dobrze, to proszę iść. Dziwię się również masochistom, którzy tutaj przychodzą tylko po to, żeby mi docinać i tak dalej. Skoro ich to nudzi, skoro nie chcą, no to pali chrześć. Niech sobie idą. Mam to gdzieś. Zacznijmy, proszę Państwa, od pierwszej rzeczy. Bo wszyscy to mylą. Bo wszyscy się mylą, proszę Państwa. W wielu wypadkach każdy epatuje oczywiście. Agent wpływu, oficer, agent i tak dalej. Proszę Państwa, ja używam polskiej terminologii. W wywiadzie pracują oficerowie. Agent
Agent to jest właściwie tylko termin FBI. Tak prawdę mówiąc, amerykański i tego nie używa. Pion N, czyli nielegal, jest zawsze oficerem. Jest zawsze oficerem, proszę Państwa, a więc jest zawodowcem. Na dobrą sprawę. Jest członkiem odpowiedniej organizacji wywiadowczej. Czyli jest, jeszcze raz powtarzam, zawodowcem, jest oficerem. Agent wpływu jest funkcją. Tylko i wyłącznie funkcją, jaką może mieć każdy oficer i każdy agent, proszę Państwa. I każdy agent, proszę Państwa. Dlatego, że nie ma nikogo, kogo się wsadza, plasuje na samym początku jako agenta wpływu. Nie werbuje się, ani nie tworzy się oficera, który ma być agentem wpływu. To wszystko zależy od rozwoju jego kariery wywiadowczej, jego zadań, możliwości wywiadowczych, które wyraźnie określają, czy on będzie właścicielem mieszkania, czy on będzie dbał o infrastrukturę, czy on będzie agentem wpływu. Agent wpływu to jest tylko funkcja. Nie ma czegoś takiego. Agent wpływu jest tak, że przede wszystkim zarówno nielegal, jak i agent, jak i jakikolwiek agent ma dostarczać informacji bądź uczestniczyć w realizacji określonych działań wywiadowczych. Mniej lub bardziej skomplikowanych, proszę Państwa. No tutaj Pana widzę nie interesuje o to, co ja mówię. Mówi Pan o jakichś tankowcach irańskich. No więc proszę sobie tam myśleć o USA i o tym wszystkim, bo ja to tak trochę jakbym rzucał grochem o ścianę. To zupełnie jest bez sensu. Ja mówię o czym innym w tej chwili zupełnie, proszę Pana. W tej zasadzie. Oczywiście wybrałem... nie, panie Krzysztofie K. Agent wpływu, lobbysta to jest to samo. Nie, nie, to jest zupełnie co innego. Nie każdy lobbysta jest agentem wpływu i nie każdy agent obcego wywiadu czy oficer pionu N, nielegal, dobrze uplasowany i dobrze zakonspirowany, jest agentem i będzie miał jakikolwiek wpływ na coś. Pojawiają się również oficerowie i nielegałowie, którzy po prostu nie mają wpływu na podejmowane decyzje, ale mają informacje o tych decyzjach, proszę Państwa. I to jest też bardzo ważne. Powiedziałem, agent wpływu może być także, może być każdy agent, może być agentem wpływu w momencie, kiedy ten wpływ osiąga. Jeszcze jest jedna rzecz, proszę Państwa. Proszę nie dopasowywać tego do żadnych nazwisk, bo ja nie mam dowodów na to, ani jestem idiotą, ani kretynem jak wszyscy, tylko... Jak niektórzy tutaj, prawda, żeby publikować od razu zdjęcia i nazwisko faceta, mówiąc, że to on na pewno jest mordercą, bo tak nie można, robić, proszę Państwa. Panie Pawle, zaraz Pan dojdzie, Pan sobie sam odpowie na to pytanie, właśnie. Na to pytanie proszę poczekać, jeszcze dowie się Pan, jeszcze nie powiedziałem wszystkiego, więc spokojnie po prostu. Panie Tomaszu Muszyński, jestem tym, kogo Pan tu przyszedł, nienawidzi, szaleć i ja Pana się właśnie pozbędę, żegnam Pana i już. I teraz, proszę Państwa, zaczynamy. Każdego nielegała czy każdego agenta trzeba uplasować. Wybrałem wywiady rosyjskie, oczywiście i wywiady wojskowe GRU i zarówno KGB i FSB, dlatego, że najlepiej znam ten rynek. Oczywiście również część może dotyczyć naszych kochanych dżentelmenów mówiących językiem Goethego, bo zasady są wszędzie takie same. Albo odhidenuję pana Muszyńskiego, nie gada dalej. Właśnie, o, dobrze. I teraz, proszę państwa, taką ściągawkę sobie przygotowamy. Najpierw się plasuje, czyli tworzy się, proszę Państwa, możliwości temu agentowi, w jaki sposób się go przygotowuje, dobiera legendę. Jeżeli to jest oficer pionu N, dobiera się odpowiednią legendę i zaczyna się zabawa. Miałem okazję, zaistniał przy tym pierwszy nasz polityk w ogóle, spotkać się z kimś, kto na skutek dziwnego wydarzenia, nie będę mówił, żebyście Państwo nie pomyśleli sobie o co tym, żebyście Państwo nie domyślali się tak łatwo, o kogo chodzi. W dziwnym wydarzeniu pewien starszy człowiek przed prokuratorem przyznał się, iż jest rosyjskim nielegałem przerzuconym w 1956 roku do Polski. Jego jedynym zadaniem było zabezpieczać jednostki rosyjskie, jednostki sowieckie stacjonujące w określonym miejscu kraju. Na wariografii, na tym wyszło, że to jest prawda.
Razem z grupą trzech nielegałów przy okazji zwrotu Polaków, przy okazji zgody, przepraszam, to złe słowo, przy okazji zgody Związku Radzieckiego, zgody Chruszczowa na powrót resztki Polaków, która tam została do Polski. To było około 1 000 000 osób, zdaje się. No, no może przesadziłem, ale na pewno gdzieś jakieś powyżej 600 tysięcy osób. W roku 1956 przerzucono również tych trzech nielegałów, o których wiem. Jeden został zidentyfikowany, ponieważ to był stary, już chory człowiek, miał 76-7 lat. W dość ciężkiej sytuacji się znalazł, również i fizycznej. Odpuściliśmy, natomiast oczywiście posłuchaliśmy troszeczkę. Dwóch pozostałych zostało przerzuconych na nasze ziemie odzyskane z dobrymi materiałami, że niby stamtąd pochodzą i oni zniknęli gdzieś w Niemczech. Pytaliśmy Niemców, Niemcy nie mogli go znaleźć po prostu. Nie mogliśmy go znaleźć. Nie mogli ich znaleźć, także tak to wtedy wyszło. Więc to jest właśnie dowód na to. Więc plasowano go odpowiednio, bo plasowano go w odpowiednim miejscu, stworzono mu odpowiednie wykształcenie, odpowiednie możliwości. On awansował tylko do pewnego szczebla. Jest jeszcze jedna zasada. Rzadko kiedy nielegał. Agent z agentem jest troszeczkę inaczej, chociaż też jest to rzadkie, ale rzadko kiedy nielegał zaczyna zajmować w danym państwie stanowiska decyzyjne, czy stanowiska wyższe, wysokie, które wymagają ochrony kontrwywiadowczej. Oczywiście u nas ochrony kontrwywiadowczej nie ma, ale generalnie unika się ze względu na to, iż może być dokładnie zbadana przyszłość. Człowiek, taki nielegał, który jest w czasie, który jest na świeczniku, jest w świetle reflektorów, w świetle mediów, musi zawsze coś w legendzie jego można znaleźć, jakieś sprzeczności i ta legenda padnie. Oczywiście nie jest to reguła, ale to jest reguła. Ale nie jest to reguła oczywiście w tym wypadku, ale jest to pewnego rodzaju zasada, której raczej wywiady stosują. Bardziej, jeśli plasujemy tych nielegałów, to na podstawie Rosjan, od samego początku, gdzie oni ich tak pracowali? Część z was będzie wiedziała. I otóż, proszę państwa, wcale nie zaczęli od gospodarki. Jeśli pan opowiada, jadę dla niby ruskich od albo rodziny, to a co mnie to obchodzi? To nie są Polacy po prostu. Wcale nie zaczęli od gospodarki, proszę państwa. Z badań, które myśmy robili, z tych wszystkich, zaczęli od czegoś, co ja nazywam generalnie przemysłem propagandy. Od mediów, proszę państwa, od mediów. Nie wiem, czy państwo wiecie, że jednym z pierwszych wydawnictw niemieckich, które pojawiło się na rynku polskim i weszło do tak zwanego stowarzyszenia, do różnych takich stowarzyszeń, były wydawnictwa NRD-owskie, które zbankrutowały, które przeszły do Polski i to takie wydawnictwa wydające zresztą naprawdę literaturę propagandową, w tym literaturę sowiecką. Pojawiły się ich izby i pojawiły się tu w Polsce, wchodząc poprzez Niemcy również, bo tak się również plasuje, bo tworzy się właśnie legendę, do Polski. Również pojawiła się szereg rzeczy. Nagle nie wiadomo skąd niektórzy ludzie, niektóre środowiska uzyskały pieniądze, niekoniecznie z RSW Prasa, oni nie uczestniczyli w RSW Prasa, na stworzenie własnych gazet. Dlaczego propaganda? Dlatego, że to ma przygotować pewien grunt. I to się dzieje teraz, proszę państwa, tak naprawdę. Jeszcze jedno, ponieważ tak się składa, że że plasowany nielegał czy agent bardzo często przynosi pożytek po kilkudziesięciu latach, on musi się w jakiś sposób zadomowić, musi zdobyć możliwości. Zaraz do tego dojdziemy, bo pierwsza rzecz to jest plasowanie. Podstawowe. A więc powiedzmy, tworzymy sobie jakąś gazetę, ktoś ma pieniądze, przychodzi jakiś biznesmen, prawda, daje pieniądze, plasujemy tutaj swoich ludzi. Rzecz następna, uwiarygodnianie. To jest też podstawa uwiarygodnić nielegała. W jaki sposób uwiarygodnić, proszę państwa, w różny? Przede wszystkim podrzucić mu parę ciekawych materiałów, teoretycznie szkodliwych dla mnie jako oficera. Powiedzmy, jestem oficerem wywiadu rosyjskiego, więc bardzo chętnie uwiarygodnię swojego agenta działającego w Polsce, w mediach,
który będzie pisał na temat właśnie Rosji, różnych innych rzeczy, mówił o różnego rodzaju, pisał o różnego rodzaju nieprawidłowościach, podrzuca mu parę materiałów, które są teoretycznie dla Rosji szkodliwe, ale nie tak do końca, po to, aby go uwiarygodnić. Uwiarygodniać można również poprzez tak zwane pozorne represje. Pozorne represje, bo warto, żeby taki człowiek był prześladowany w jakiśkolwiek sposób, nie wiem, chciał popełnić samobójstwo, był prześladowany w jakiś sposób, o sobie mówię, proszę Państwa, o sobie, naprawdę. Tutaj Panie Muszyński, ja mówię o sobie cały czas. Na swoim przykładzie to mówię, prawda? Więc proszę, jako kompletny świr mam prawo, świra nie skażą, prawda? I w ten sposób się go uwiarygadnia. Bardzo często, dając również do ręki, głównie dając do ręki prawdziwe materiały, które chwyci publika. Ktoś się staje znany, proszę Państwa. A ktoś się staje znany, zaczyna mu się wierzyć, więc mu się wierzy do końca, bez względu na to, co pisze. I w pewnym momencie pisze to, co my chcemy, żeby napisał. Tacy ludzie są potrzebni. Krzysztofka, tak, pisze mu się książki, zgadza się. Panie Krzysztofie, panie Wroński, bywa tak, że aby uwiarygodnić pisarza nielegała, pisze mu się książki. Tak, panie Krzysztofie, ja jestem najlepszym przykładem, przecież mnie te książki ktoś napisał, ten drugi, co tu jest we mnie, najprawdopodobniej. I to jest pierwsze. Takie uplasowanie i takie uwiarygodnianie może trwać kilka lat. Oczywiście, że może kilka lat trwać, jeżeli mówimy o mediach, proszę Państwa. Proszę Państwa, dzieje się tak, że bierze się kogoś, kto ma ambicje, to już w wypadku agentów, czy bierze się jakiegoś studenta, pozwala mu się pisać, drukuje się, przyzwyczaja się go do pieniędzy, on nagle staje się sławny i nagle go się odcina. I on nie ma wyjścia, on się zgodzi, dlatego że on nie widzi tego, co się dzieje tak naprawdę. Właśnie. No. Badejlanie to nie jest pytanie na ten temat. Nie mam wiedzy na temat Rudolfa Skowrońskiego. Ostatni raz go widziałem w 1991 roku w hotelu Grand, o czym zresztą mówiłem. No. Po co ta złośliwość na końcu? Po co ta złośliwość na końcu? Nie wiem. Bez sensu. I uwiarygodnienie takiego człowieka i uwiarygodnia się go dalej w ten sposób, wprowadzając pewne środowisko. Gdzie plasuje? Jeśli się plasuje, gdzie Rosjanie najchętniej plasowali nielegałów, to zaraz Państwu jeszcze powiem dokładnie w jakiej środowisku. Dokładnie wam Państwu powiem. Na przykładzie UOP. Rzecz następna, to jak połączę to z tym z kulturą, czyli to wszystko, co ma wpływ na umysły, proszę Państwa. A więc, na przykład, dlaczego? Dlatego, że przekonywanie Polaków, szczególnie Polaków, do tego, że to, co nam Zachód daje, Amerykanie dają, że oni są barbarzyńcami, że oni są imperialistami, że oni nas chcą zniewolić, my tutaj jesteśmy, może popełniliśmy błędy, może was mordowaliśmy, ale my, bracia Słowianie, Rosjanie, to nasza dusza, my się rozumiemy, ach, siadajmy do kielicha, proszę Państwa. Siadajmy do kielicha. Właśnie. I to dzieje się w dwóch rzeczach. W przemyśle propaganda to jest kultura, proszę Państwa, która jeszcze wprowadza do tego wszystkiego pewnego rodzaju wzorce społeczne, czy pewnego rodzaju znaki zapytania, jak na przykład coś takiego jak atak na nasze wartości, typowo polskie wartości, czy polskie tradycje, proszę Państwa. Oczywiście ja nie mówię, że to robią, że to wszyscy ci, co tak mu robią, są agentami, wręcz odwrotnie. Ja osobiście uważam, że oni nie są agentami, są tylko naiwnymi ludźmi, nawet nie nazwę ich pożytecznymi idiotami, naiwnymi ludźmi, którzy w gospodarce rynkowej, przy tym mizerii, jaka jest u nas, poszukując pieniędzy na swoje produkcje artystyczne, dostają te pieniądze wraz z pewnymi życzeniami. I robią to, proszę Państwa, robią to. Niestety, tak to jest. Oczywiście, proszę Państwa, różnego rodzaju fundacje. To jest najlepsza rzecz do plasowania nielegałów i do plasowania agentów. Różnego rodzaju fundacje, różne fundacje. Myśmy, proszę Państwa, zatrzymali, pamiętam kiedyś, taką fundację, która
była fundacją pomocy rosyjskojęzycznym bezdomnym w Warszawie, kiedy nie było bezdomnych. Chodzi o to, że tam ściągano parę osób. Między innymi oni przez tą fundację docierali, proszę państwa, do niektórych polityków. Udało nam się to zatrzymać. Ta fundacja miała, jak się okazało, miała siedzibę w Moskwie. O dziwo, paru ludzi z bardzo ostrej prawicy w tą fundację się zaangażowało. Bo do tego dochodzimy w tej chwili, Krzysztofka, oczywiście, że ta środowiska. Zaraz jeszcze dojdziemy do tego. Będziemy mówić o środowiska. Także oczywiście, jak już wspomniałem, jeżeli mówimy to wydawnictwa prasowe, wydawnictwa książkowe, też chodzi o określone publikacje w określony sposób, czy też określone zwątpienie w coś, co my mamy wierzyć w naszą politykę, proszę państwa, generalnie. Ja na przykład uważam, że część książek dotyczących Adolfa Hitlera i II wojny światowej jest ewidentnie wydawana ze względu na to, abyśmy w ogóle zwątpili w cokolwiek, jeśli chodzi o Polskę w tym momencie, proszę państwa. No. Proszę zrozumieć, że jest to jakby popularyzacja czegoś, co było z gruntu antypolskie i w wielu przykładach, ja patrzę, szukałem dyskusji, widzę takie Schadenfreude, taki zachwyt nad Hitlerem jako świetnym ekonomistą, świetnym strategiem, generalnie i jednocześnie wzbudza to na przykład tendencje antysemickie i powoli zaczynamy zapominać, że to był bandzior, ludobójca, którego że sam zginął, którego należało zabić trochę wcześniej i należało rozpieprzyć tą trzecią Rzeszę jeszcze w 1935 roku po prostu. No. Tak to jest, proszę państwa. No i dochodzimy do gospodarki. Z gospodarką jest różnie, proszę państwa. Oczywiście wiadomo było od roku mniej więcej 1988, kiedy Gorbaczow wydał takie polecenie, że w każdej przedsiębiorstwie, oni zaczęli już przestrajać się trochę swoją gospodarkę, w każdym przedsiębiorstwie rosyjskim, który handluje, radzieckim, który handluje tak zwanymi surowcami strategicznymi, one są ściśle określone, te surowce, ma być na stanowisku dyspozycyjnym, operacyjnym, czyli na stanowisku kierowniczym, ma być ktoś, kto był z KGB. Później czytaj SWR. Więc oczywiście, proszę państwa, był, ponieważ Rosja, wiedząc, że nie ma bomb atomowych, czy nie jest w stanie sprostać militarnie Stanom Zjednoczonym, użyła broni, którą się nazywali sami bronią gazową, czy bronią gazową, czy powiedzmy bronią ropy, czy bronią tych surowców strategicznych. To tak, ale nie tylko, proszę państwa, nie tylko. Proszę sobie wyobrazić, że również zaczęli wchodzić, szczególnie na początku lat 90. w komputery, powstające u nas firmy komputerowe. Dlaczego? Dlatego, że zobaczyli, że wszystkie u nas urzędy zaczynają się komputeryzować. I mija COCOM, bo Rosjanie nadal byli na tej liście COCOM-u embargowej i można u nas coś zyskać. Więc mamy podwójne. Po pierwsze, możemy zobaczyć zabronioną technologię, zdobyć zabronioną technologię. To raz. Tym bardziej, że zastąpiły pierwsze już próby uczynienia naszej armii, czy naszego wywiadu, czy naszych służb, czy naszej policji kompatybilnymi z zachodnimi po prostu. Zaczęły się te zmiany wszystkie. A po drugie, można wejść w te środowiska. Otóż, proszę państwa, mniej więcej w 1994 roku robiłem taką historię, nie będę wymieniał kryptonimu, w której pewien młody człowiek, młody, 20-paroletni, będący synem wysokiego oficera nowego wywiadu rosyjskiego zresztą, dotarł do komendy głównej MSW z ofertami współpracy w zakresie komputeryzacji. Jako obywatel, doszliśmy do jego prawdziwego nazwiska, on zalegalizował się poprzez małżeństwo. Nie byliśmy w stanie udowodnić tego przed sądem, ale doprowadziłem razem z kolegą do sytuacji, w której on w ciągu jednego dnia nie wrócił po prostu do domu i wyjechał do Moskwy. Przestraszył się. Natomiast wtedy była sytuacja, Wtedy była właśnie taka sytuacja, że w ten sposób docierali, bardzo ostro zresztą, i to był taki przemysł komputerowy, poprzez różne przemysły elektroniczne, komputerowe, programistów i tak dalej, część rosyjskich nielegałów, moim zdaniem nielegałów, o jednym już kiedyś mówiłem, ale nie wymienię jego nazwiska, bo niestety nadal istnieje i nikt sobie z nim nie może poradzić, trochę tak jak z pewną fundacją, bo nie chce sobie poradzić, dotarł chciał dotrzeć i to się udało w 1998 roku zablokować, jego dojście do wysokich funkcjonariuszy MSW i MON,
ale potem niestety do nich dotarł, proszę Państwa, również w zakresie przemysłu zbrojeniowego. W ten sposób można mówić, proszę Państwa, różnego rodzaju, mówiąc o fundacjach, także przemysł wiadomo jaki, oczywiście również szeroko rozumiana energetyka, ponieważ energetyka jest przemysłem strategicznym, więc oni celują w przemysł strategiczny. Normalne, to każdy wywiad powinien to robić. Jeszcze jedno, Rosjanie to jest bardzo dobry wywiad, ich należy doceniać. To nie są głupi ludzie, to nie jest średnia narodu rosyjskiego. To są bardzo mądrzy ludzie, bardzo wykształceni. To są ludzie, z którymi się ja z przyjemnością rozmawia, proszę Państwa. Można porozmawiać o wielu naprawdę fajnych rzeczach, i o literaturze, i o filmie, o różnych historiach. To jest naprawdę dobry przeciwnik, a nie jest to taki typowy Rosjanin z flaszką w kieszeni, pijący, wiecznie pijanych, palący i brutalny i tak dalej. Nie, 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 nie. Nie. To są zupełnie inni ludzie, proszę Państwa. I należy to wiedzieć, to są ludzie specjalnie przygotowani. Rosjanie potrafili się zmienić. Oczywiście to wszystko może trwać. No i oczywiście wszelkiego rodzaju środowiska polityczne. Od lewicy do prawicy, a głównie prawicy, proszę Państwa. Oczywiście prawicy. No. WAER, na infolinii, telefonii to są tylko wszystko źródła informacyjne, ale tam też się ładowali w telefonie bardzo ostro zresztą. To widziałem nawet, bo bardzo wielu KSP-owców, których potem sprawdzała, się zajmowałem również KSP-owcami, robiąc pewien profil właśnie dziwnego KSP-owca, czyli zdobywaczy, że tak powiem, kart stałego pobytu poprzez różne sposoby, poprzez śluby fikcyjne i inne tam historie. Często przy poparciu polityków w niektórych przypadkach. I to polityków prawicowych także, którzy byli wręcz naiwni po prostu. To, proszę Państwa, jest... Oni pracowali, starali się o jakąkolwiek pracę i bardzo chętnie siedzieli na infoliniach. Mało kto wtedy wiedział i właśnie w telefoniach komórkowych czy w różnych innych infoliniach, mało kto to wiedział, że oni mają dostęp do danych osobowych, bo takie było ich zadanie, zbierających dane po prostu. Dane osobowe, proszę Państwa. I to nie tylko Ukraińcy. Rosjanie na początku lat 90. wykorzystywali bardzo często do plasowania swoich nielegałów poprzez różne i poplasowania swojej agentury, również Ukrainę i Białoruś. To było jeszcze czasy, w których nie było Białorusinów i Ukraińców na czele tych służb, tylko na ogół byli to między innymi pierwszy rezydent Ukrainy, SBU Ukrainy, który nie ujawnił się nam, myśmy go ujawnili, był przedtem członkiem, pracował w rezydenturze KGB, to był KGBista, który został pierwszym rezydentem Ukrainy, który na szczęście, on chodził po oficerach, później jak już został ujawniony, Ukraina w jakiś sposób ujawniła go i on chodził bardzo często po różnego rodzaju oficerach, skarżył się, że Rosjanu i na Rosjan i tak dalej, i takie różne rzeczy. Szpiegował na rzecz Rosji także, nie udało, do sądu się nie zawsze z tym pójdzie, bo to już mówiłem kiedyś o paragrafie o szpiegostwo, no ale załatwiliśmy go w tym czasie, tuż tyle lat temu było rękami Ukraińców, bo wpakowaliśmy go w kanał, bo facet miał lepkie ręce i do handlu, także samo SBU go przymknęło po prostu. Tak to jest, no cóż, tak to jest, no. To jest to. Proszę Państwa. Patrzmy na środowiska. Oczywiście partie polityczne, ale rzadko kiedy, może jeden przypadek znam, może dwa czy trzy, w którym są to jacyś funkcjonariusze panpartyjni wysokiego szczebla. Na ogół ze względu, tak jak już powiedziałem, że bycie na świeczniku jest bardzo trudne, i nie zawsze nielegał czy agent może być na świetniku, ponieważ wywiad analizuje i może się okazać, że legenda, którą przyjął i którą przyjął dla niego i legenda, którą wypracował, musi być w jakimś tam punkcie niespójna i bycie na świeczniku grozi. Ale grozi dekonspiracją. Ale proszę Państwa, w środowiskach okołopartyjnych, doradców, różnego rodzaju podpowiadaczy, różnego rodzaju finansujących rzeczy, tam się umieszcza tych ludzi. Oni także wtedy wpływają na działalność, proszę Państwa. Na działalność określonych ludzi. Po roku 90. założenie było podstawowe, że tylko i wyłącznie byli oficerowie służby bezpieczeństwa i byli partyjni mogą być szpiegami, natomiast prawica jest z zasady czysta.
Tymczasem w roku 94 czy 5, robiąc pewną sprawę, okazało się, że Rosjanie celują głównie w prawicę. Głównie w prawicę. Stworzyli pewną organizację w Polsce, rozbitą zresztą przez nas, przez kontrwywiad, dokładnie rozbitą, w której niektórzy politycy, w tym dwóch dzisiaj znanych osób, pojawiło się. Po pewnym czasie działania w tej organizacji pojechali sobie na pewne spotkanie, nie w Polsce i nie zawsze i niekoniecznie w Rosji, po czym wrócili, zdjęli glany, zapuścili włosy, włożyli garnitury i zaczęli bawić się w politykę. Nie dlatego, że są szpiegami, ale dlatego, że dano im możliwości i pieniądze. I wykształcono ich, kim oni chcą być, po prostu. Po prostu, proszę państwa. Komestę, ja zaraz odpowiem na pana pytanie, bo to jest bardzo ważne pytanie. Panie Wroński, jakie są możliwości tworzenia tożsamości N w XXI wieku w dobie elektroniki i identyfikacji, w dobie biometrii? Zaraz państwu powiem, o co w tym wszystkim, jak to wszystko działa. Bo są, tylko inaczej to się dzieje. Ale ja zaraz panu odpowiem, dobrze? Skończę tylko to. W roku mniej więcej 97 pewien szef delegatury Wydziału Zamiejscowego w jednej z delegatur założył sprawę obiektową na wszystkich PZPR-owców, byłych członków PZPR, twierdząc, że każdy członek byłego PZPR jest rosyjskim szpiegiem. Na szczęście rządzący wówczas AWS i szefostwo puknęło się w czoło, ponieważ by się okazało, że pół rządu AWS-u należałoby w tej sprawie wsadzić jako figurantów. Takie były twierdzenia, proszę państwa. Nie. Rosjanie, szczególnie Rosjanie, celowali w środowiska głównie prawicowe. O co chodziło? Chodziło przede wszystkim o to, aby w jakiś sposób doprowadzać i do podziału między Polakami, na zasadę divide et impera, a także i kontrolować sytuację. Pewne decyzje podejmowane, moim zdaniem, są decyzjami na rzecz rzeczywiście Rosji, które służą Rosji, proszę państwa, zarówno przez partie prawicowe, jak i lewicowe. Zresztą ja o klasie politycznej wiecie państwo, co mówię. Właśnie. Zaraz muszę tutaj sobie odczytać, coś napisałem i nie wiem co. Dobrze. Jeśli już mamy uplasowanego, uwiarygodnionego, trzeba jakoś ugruntować jego działanie. Czyli ugruntować go w tym sensie, żeby, jeszcze raz powtarzam, tak jak podobne to jest do uwiarygodnienia, żeby stał się całkowicie popularny, musi odnieść sukces, szczególnie w tych medialno-politycznych bestiach. Tak jak mówiłem, sukces może różnie można odnosić. Dodatkowo jeszcze, proszę państwa, aby to wszystko ochronić, tworzy się również tak zwane operacje osłonowe. Ciekawe są operacje osłonowe, proszę państwa, dlatego że operacje osłonowe oznaczają, polegają bardzo często na pokazywaniu fałszywych tropów. Tropów, które pozornie są ważne, ale które są fałszywe po prostu. Ale które są w rezultacie, jak suma summarum, nic nie dają. Jednym z takich operacji osłonowych, powtarzam, to jest tylko moje zdanie, także proszę mnie nie mówić, była sprawa Olina, która miała coś osłonić. Miała dwa zadania. Sprawa Olina miała osłonić prawdziwych agentów, tak uważam. Wykorzystano dokładnie psychologię ówczesnych władz, ponieważ każdy wywiad, a szczególnie wywiad rosyjski, zanim cokolwiek zrobi, bada dokładnie środowisko, tak zwaną sytuację wywiadowczą terenu, którego jednym z elementów jest czynnik psychologiczny. Zresztą Włodek Siewierski mówi, co to jest sytuacja wywiadowcza terenu. Ja mówię o kontrwywiadowczej charakterystyce terenu. To jest mniej więcej to samo, tylko z punktu widzenia wywiadu. Także jak psychologia osób, psychologia polityków i odpowiednie uwarunkowania, jakie są, proszę państwa. I wiadomo. Że tak prawdopodobnie zrobili. Nie chcę mówić tutaj o sprawie Olina. Zdaję sobie sprawę, że dla niektórych państwa to jest bardzo dziwne. Tą sprawę analizowałem później, nie uczestniczyłem w niej, chociaż były dwie sprawy, które bez wiedzy, że się dzieje sprawa Olina, prowadziłem w kontrwywiadzie, które nie wyszły, w tym jedna, o której pisze nawet pan generał Zacharski w swojej książce, Rosyjska ruletka chyba, tak to się nazywało, gdzie myśmy byli gotowi na wejście,
ale dosłownie na 24 godziny przed wejściem oni się zwinęli. Całkowicie się zwinęli. Właśnie. W tym ta sprawa Olina miała dwie rzeczy przede wszystkim. Osłonięcie prawdziwych źródeł i druga rzecz, stworzenie klina pomiędzy politykami a służbami. Oczywiście to wszystko nie dzieje się tak pstryk, dziś jest, jutro decyzja. To trwało troszeczkę, ale UOP zapłacił za sprawę Olina i za drugą sprawę, między innymi po prostu. Więc i stworzenie sytuacji, w której bardzo łatwo osłonić właśnie również swoich nielegałów czy swoje źródła, kiedy odseparuje się całkowicie służby od polityki, kiedy na mianowicie polityka w ten sposób, że polityka, proszę Państwa, że politycy, proszę Państwa, będą raczej wszystko robić, by służby zneutralizować, bojąc się o własne stołki. Temu również służyła sprawa Olina. Nie jest to przytyk do pana Mariana Zacharskiego. Uważam, że pan generał Zacharski zrobił bardzo dobrą robotę. Tylko pan generał Zacharski miał jedną wadę. Był bardzo dobry operacyjnie, ale w ogóle nie znał biura. Nie wiedział, co to znaczy praca operacyjna w biurze. To jest bardzo ważne również w służbach specjalnych. No cóż, nie był nigdy w biurze po prostu. Zaraz tutaj właśnie, więc nie wiedział dokładnie, jak to wszystko działa. No. Cecil, Mini, Mika, domyśla się banki, oni byli? Tak, domyślam się, ale tego nie powiem, proszę Państwa. I pan generał Zacharski w jakiś sposób pomyślał życzeniowo i pomyślał teoretycznie tak, jak być powinno, a było zupełnie inaczej, bo to było biuro. Bo każdy się układał. I nie jest to, proszę Państwa, przytyk. To po prostu tak wygląda z różnych historii. Sam Olin, czyli podejrzewany o to, czyli świętej pamięci pan Oleksy, miał to do siebie, że on chodził i mówił, opowiadał, lubił gadać i opowiadał. Nic więcej. Dlatego jego również wybrano. Również ze względu na funkcję, którą miał, ponieważ to pokazywało. Rzeczy. To są tego typu operacje osłonowe. Czasami operacja osłonowa polega na daniu odpowiedniemu źródłu prawdziwej informacji, na której skoncentruje się uwaga zarówno kontrwywiadu, jak i publiczności w celu przeprowadzenia po cichu zupełnie innych rzeczy, proszę Państwa, czyli kompletne odwracanie historii. Rosjanie, proszę Państwa, również wykorzystywali bardzo często to, co nazywacie Państwo obcą flagę, ale to nie jest tak do końca obca flaga. Bo na przykład pojawiali się obywatele Belize, które można było kupić, obywatelstwo Belize można było kupić za 50 tysięcy dolarów. Legalizowano przez Cypr głównie i przez greckie banki legalizowano część pieniędzy. Robiono również pewne operacje wywiadowcze. Część tej agentury tworzona była tylko do zrobienia infrastruktury wywiadowczej, która wyszła notabene przy okazji realizacji mojej sprawy którą sam wymyśliłem od początku do końca. Ja byłem być może jej głównym działaniem, ale robiłem to nie sam, bo z kolegami sam bym nie dał rady z kolegami. Dwoma czy trzema, czy czterema nawet i to było naprawdę bardzo dobrze i kierownictwo UOP wtedy otworzyło wszystko, nie patrząc na to, na moje pochodzenie społeczne i tak dalej, proszę Państwa. I rzeczywiście to wyszło i ujawniliśmy wtedy infrastrukturę wywiadowczą. Całą, a więc i mieszkania, możliwości obserwacji, samochody, możliwości różnego rodzaju identyfikacji ludzi, łącznie z identyfikacjami miejsc, skąd się dzwoni po prostu. A wtedy były jeszcze budki telefoniczne. Bardzo ciekawe. Bardzo ciekawe po prostu. No. Adlu, kiedyś czytałem chyba Wyborczej, że ten Rosjanin, który sprawił nas zdradził na rzecz Polski, żyje w FR, dobrym zdrowiu, czy to prawda? Adlu, on nie zdradził. On nie zdradził, on po prostu poprowadził sprawę tak, jak chcieli Rosjanie, by ją poprowadził i podpuścił ich troszeczkę. Tak to jest, proszę Państwa. No. Tak to mniej więcej wygląda. Hmm.
Także to jest, proszę Państwa, niestety taka historia. I bardzo często również realizowali te swoje sprawy, wchodzili tutaj przez, za pośrednictwem osób trzecich. Na przykład zdobywali Polaków. Bardzo często było tak, że to Polacy byli wystawiani. Brało się Polaka, który chciał zarobić, dawało mu się zarobić i z tyłu oni wchodzili. Legalizowali się również poprzez na przykład Kanadę bardzo często i różnego rodzaju przedsiębiorstwa, ponieważ Kanada dopuszcza piramidy, przedsiębiorstwa typu piramidy. Bardzo jest taka firma w Polsce handlująca czymś, co tym wszystkim na siłowniach, fitnessach, takie rzeczy potrzebne, jest door to door, obsługująca na przykład elitę. Jest to bardzo ciekawa kanadyjska piramida, której przedstawicielami w Polsce jest dwójka Ukraińców, tylko że szkolenia odbywają się w Moskwie. Oni szukają, ja kiedyś mówiłem o tej firmie, powiem więcej, nawet zawiadomiłem kogo trzeba, ale nikt kogo to nie interesuje, bo przecież ja jestem szpiegiem rosyjskim, pracowałem w SB, prawda, przez 7 lat. No. I więc ja jestem na pewno szpiegiem rosyjskim według tego, co myśli dzisiejszy kontrwywiad i dzisiejsza władza. Jestem wrogiem przecież naturalnym tej władzy, bo przecież pochodzę z komuny i trzeba mnie zniszczyć, prawda? Dokładnie. Więc nie ma co tutaj, nie ma co z tym dyskutować. I proszę Państwa, jest sytuacja jest taka, że tak się składa, że ta firma Ukraińska, że tych dwoje Ukraińców, mimo że patują Ukrainą, robi szkolenie, wybiera sobie tak zwanych dyrektorów tej piramidki. Ci dyrektorzy są opłacani dość dobrze ze sprzedanych towarów. Żądają tylko sprawozdań, gdzie, u kogo i tak dalej. A to jest door to door, więc dochodzą do znanych ludzi, bo to jest firma typu Amway, że tak powiem. I szkolenia mają raz na pół roku w Moskwie. To jest tydzień w Moskwie. Co tam się dzieje, nie wiem, bo przecież nie mogłem tam pojechać i ani się tam nie miałem, również nie byłem oficerem, nie jestem oficerem wywiadu i nie pracuję w służbach i nie jestem oficerem już, w związku z czym nie podstawię źródła tak, żeby tam wsadzić kogoś do tej Moskwy, bo chętnie bym wsadził, bo w jednym przypadku jeszcze jak pracowałem, udało mi się wsadzić źródło w takie jedne przedsięwzięcie i je zneutralizować właśnie po szkoleniu w Moskwie po prostu. I to był Adlu, to nie był błąd. To można było, przepraszam, ja tylko wrócę, czyli sprawa, nie, to był błąd, nie, to nie był błąd. Tak musiało być wtedy. Ja bym to trochę inaczej poprowadził, odwrócił to. Ja bym z tego zrobił po prostu, no powiedzmy, oferenstwo w oferenstwie i prowokację w prowokacji po prostu. To zawsze można odwrócić. Wiecie Państwo, jak cię ciągną, to pchaj, jak cię pchają, to ciągnij. Ja bym tutaj po prostu pociągnął. I oni by się przewrócili, potem ja bym pchnął. No tak to jest. No niestety. Nieważne. Nie mówmy na ten temat. I wracając do tej firmy. Co ciekawe, ta firma sponsoruje coś w Warszawie, co się nazywa, no powiedzmy, chata ukraińska, takie miejsce na Muranowie, gdzie jest tak coś, nazwijmy to chata ukraińska, nie wiem jak to się nazywa, czyli taki ośrodek, gdzie mogą się spotkać Ukraińscy. I też, jak sprawdziłem, jest to również finansowane częściowo przez ambasadę rosyjską. Arcy ciekawe. To jest taki właśnie zbiór, bo do tego także służą źródła tego typu nielegalowie, do stwarzania informacji i dawania wywiadowi naprowadzeń. Proszę zobaczyć, jeśli chodzi się po znanych i bogatych, to ma się przegląd, co mają w domu, jak mówią, to zaczyna się mówić po prostu. Ciekawe, nie? Prawda. Oczywiście, co również, Rosjanie szczególnie pracowali bardzo dużo nielegalów i bardzo dużo źródeł w środowiskach kościelnych i okołokościelnych, czyli tych, tego, co się nazywa świeckich, przykościelnych, o czym zresztą pisał również Mitrochin. Nie wszystko wydrukowane z Mitrochina, ale to, co ja tłumaczyłem, to było tego chyba z prawie 200 stron. I tam było bardzo dużo powiedziane, głównie na temat całego w ogóle procesu wpuszczania nielegalów w środowiska kościelne. Notabene w roku 92 czy 93 zwrócił się do kontrwywiadu pewien zakon z pytaniami o trzech ludzi,
których ewakuowali przysłanych ze związku z Rosji, bo oni byli tam prześladowani i tak dalej. I coś się tym braciszkom nie podobało. Jak żeśmy rozmawiali, rzeczywiście, w wyniku naszych działań, interwencji, dwóch z nich zwiało natychmiast, a jeden wróciło gdzieś tam. Jeden wyjechał do Niemiec i już nie wrócił, proszę Państwa. Więc to są takie rzeczy po prostu. Trzeba o tym wiedzieć. Poza tym, proszę Państwa, co tutaj mamy? Poza tym, proszę Państwa, jeszcze wracając jeszcze raz do tych wszystkich rzeczy ochronnych i do uwiarygadniania, a także do tych operacji osłonowych, no więc również tworzy się pewnego rodzaju fakty, proszę Państwa. Poza tym wiecie Państwo, że działa to naprawdę nie od razu, tylko po 10, po 20 latach dopiero zaczyna. To widać teraz. Ja dzisiaj na przykład przeczytałem, cała istnieje, tak jak przewidziałem, propaganda, bezsensowna propaganda na temat właśnie antyamerykańska, ponieważ nie jest w interesie Rosjan, by Amerykanie się i system F-35 był u nas. Notabene dzisiaj nade mną leciały znowu nisko dwa F-35, bo tu latają dość często i co z tego. Anna Paprocińska, was musiał wnać, by ukazano Januszowi wicepremiera, on doradza Poroszence. W pewnym sensie niby wszystkie partie były naszpikowane i są naszpikowane, bo Rosjanie to mądry wywiad i rozkładają się wszędzie. Natomiast oczywiście, że część ludzi z byłych służb, tak jak samo część z byłych PZPR, byli sponsorowani troszeczkę przez Rosjan i może być tak, że mogli być wykorzystywani, ale proszę powiedzieć, ale Rosjanie założyli również, i to było widać, założyli również, że byli funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa, byli partyjni, będą na cenzurowanym i będą w sytuacji, w której będą dokładnie inwigilowani przez kontrwywiad, więc nie ma sensu inwestować w nich. Należy poczekać. Najpierw trzeba załatwić ze służbami. To się działo w latach 90. Całe lata 90. to jest z jednej strony robię tworzenie UOP-u i z jednej strony UOP robił się instytucją sprawną, do pewne do gdzie apogeum było w roku 2000. UOP-u, bo to jest zarówno jeśli chodzi o mafię, tutaj też jest pewne plasowanie, bo nie było żadnej grupy mafijnej, która by nie miała powiązań z byłym KGB, bądź z jednostkami, bądź GRU, rosyjskie oczywiście, więc oni też wchodzili to w ten sposób. Ale teraz mamy efekt tej propagandy, bo teraz jeśli mówimy, bo to co teraz będą robić u nas Rosjanie, generalnie Rosjanie, a także trochę i Niemcy, ponieważ ta sprawa z Amerykanami również nie pasuje zbytnio Niemcom, to jest powtórka tego, co zrobili w latach 70. i 80. To są wszystkiego rodzaju ruchy. Ruchy ekologiczne tak zwane, oczywiście ja nie wszystkich ekologów mówię, czy też te ruchy pacyfistyczne, blokowanie baz, nie atomem i tak dalej, stop wojnie, miłośnicy pokoju i tak dalej, i tak dalej. Tylko, że proszę Państwa, to są tacy miłośnicy pokoju, którzy są przeciwni rakietom amerykańskim, natomiast nic nie mówią o rakietach rosyjskich wycelowanych w nas, bo są wycelowane. Notabene czytałem dzisiaj artykuł jakiś dziwny na temat, że ktoś odkrył Amerykę, że rakiety rosyjskie są u nas wycelowane. Zawsze były, proszę Państwa, zawsze były, wiadomo. Panie Krzysztofie, bardzo bym nie chciał tego pytania, ponieważ nigdy nie prowadziłem żadnego Piotra Wojciechowskiego, poza tym prowadzący przez inaczej, to raz. To jest pytanie bzdurne. Ja pana Wojciechowskiego poznałem dopiero w czasie... I co względu na to, czy pan wierzy, czy nie wierzy, bo ja wiem, że pan, panie Krzysztofie, wierzy we wszystko. Wie wszystko, ma wszystko i zaraz pan tu odpowie, więc nie interesuje mnie, poza tym nie obchodzi mnie kto, co o mnie mówi. Po prostu. Proszę się zapytać bezpośrednio pana Wojciechowskiego. Nikt nie prowadził pana Wojciechowskiego. A tak a propos, proszę mi nie podsyłać jakichś rzeczy z IPN-u, bo nie interesuje mnie, czy generał Petelicki był dobrym, czy złym oficerem, czy był z jakiejś Alei Róż, czy nie był z Alei Róż. Generał Petelicki zrobił grom i chwała mu za to. Jego upór i jego umiejętności organizacyjne stworzyły grom. Warto, żeby gromowcy obronili generała, który już nie żyje i sam się nie może bronić, prawda? No właśnie. Więc nie rozumiem tego pytania. Mnie już nie ma, ja nie uczestniczę w grze, ja jestem poza Polską i nie sądzę, abym wrócił do Polski, bo chyba, że w trumnie. Tylko to jedyna rzecz, jaką wrócę do Polski w tym momencie. Właśnie.
Dlaczego tak wielkie siły i środki angażuje FR w Polsce? W innych krajach bloku wschodniego tak, rozumiem kierunek głosowania. Adlu, proszę panią, albo proszę panią, dlatego że Polska jest idealnym wyjściem zarówno na zachód, jak i na wschód. To zawsze był najweselszy barak i od początku był traktowany. Najweselszy barak socjalizmu i od początku był traktowany. No. Jako takie wyjście na zachód. Ja muszę państwu powiedzieć, że Chińczycy również. Ja muszę powiedzieć, że Chińczycy również traktowali Polskę jako takie przyzwyczajenie do Zachodu i proszę mi wierzyć, że na przykład w Londynie, jak byłem w Londynie, to na przykład była ambasada Chin i na przykład szef bezpieczeństwa, ludzie ze służb i tak dalej, mieli praktykę, znali Polski, mieli praktykę w Polsce. Oni się przyzwyczaili z Zachodu w ten sposób, po prostu. Właśnie. No. I już. Nie wiem, na jakie pytania, Cecilia, niech pan sobie wymyśli inny pseudonim, po prostu. Skąd ma taki wywiad? To straszna suma. CSV mają. Mają. Zresztą to nie duża suma, bo te sumy się zwracają, patrząc na to, ile oni zarobili. Proszę państwa, my rozmawiamy właśnie o nielegalach tu w tym momencie. Zaraz, bo jeszcze coś miałem. Te działania osłonowe, zaraz. Co ja tu jeszcze miałem? Muszę zobaczyć. Dobra, może mi się przypomni, jak tak to, jak chcecie, dopytajcie mnie państwo, tylko nie pytajcie mnie o szczegóły, o nazwiska, bo ja nie powiem w odróżnieniu od innych, właśnie dlatego, że nie to, że się boję, tylko nawet jeśli wiem, ale nie mam dowodów, a przyzwyczajony jestem mieć dowody. Kiedy byłem w służbie i nie było dowodów, no to usiłowaliśmy w jakiś sposób interweniować. Chociaż tu teraz każdy wiadomo, że oficerem prawdziwym wywiadu, kontrwywiadu są ci, którzy mają silne mięśnie i walą w łeb, czy sierżanci z betki i tak dalej, oni są lepsi. Ja jestem, kim ja jestem, proszę. Bez sensu. Krzysztof Swoboda, oczywiście są wyssane z palca. Jeżeli chodzi o to, ja powiedziałem. Jeżeli chodzi o Grom, to Petelicki, to generał Petelicki, który nie może się bronić, powinno się zostać spokojnie, bo Grom był naszą sztandarową jednostką, uczestniczył w wielu rzeczach. Amerykanie byli zachwyceni Gromem i są zachwyceni nadal i zniszczenie Gromu i to chwała Białolskiemu, a tak dalej. Paweł Szyna, co z fundacjami polonijnymi na Białorusi rozwiązywali obozy dla dzieci i młodzieży w Polsce? Paweł Szyner, fundacje polonijne bardzo często jest tak, że ja fundacjom polonijnym na tam zupełnie nie ufam. Proszę państwa, proszę posłuchać. Na samym początku lat 90. była cholerna euforia na temat powrót Polaków z Kazachstanu. No i co się okazało? Myśmy dali negata osobie, która nie mówiła w ogóle po polsku, twierdziła, że się nazywa, no powiedzmy, nie obrazi, no jakie tu nazwisko, no dobrze, XYkowski niech będzie, to już się nikt nie obraził. Jest jakiś Y-kowski, żeby się obraził i nie podał mnie i podał mnie do sądu, że go wymieniam. Po prostu. No, po prostu. I w tym momencie, proszę państwa, jest sytuacja taka się zrobiła, że ten człowiek, według tego, jak tutaj władza, i to taka prawicowa władza strasznie chciała tych Polaków z Kazachstanu ściągać, musieli mieć dowód, że byli Polakami. Wystarczył jakikolwiek dokument. I facet nam przedstawił zaświadczenie, wydane przez NKWD w roku 1941 z pieczątką, że jej babcia Polka, że jego babcia była Polką zesłaną na Syberię i deportowaną i to było to wydane przez NKWD. Tylko jedno do zaświadczenia. Na tej podstawie myśmy odmówili, bo w jaki sposób je sprawdzić? Gdzie ja miałem napisać? Do Rosji? Odpowiedzieliby? No i co się okazało? Prezydent miasta, który tego Polaka z Kazachstanu ściągnął, bo była taka akcja, ściągamy Polaków z Kazachstanu, uparł się, miał wpływy, opieprzył nas pewien senator, pewien minister, twierdził, że ubeckie metody, fiut, dostał to KSP, został tam. Mniej więcej dwa miesiące później ten sam senator i sam prezydent prosił nas, żebyśmy coś zrobili z tym facetem, bo to żaden Polak, tylko Ruski ściąga tu Ruskich, chodzi w jakąś mafię i szpieguje. Rozumiecie państwo? Tak to wyglądało. I teraz wtedy założono różnego rodzaju fundacje polonijne. Bardzo często jest sytuacja taka, bardzo często jest taka, bywa taka sytuacja, że część tych, że właściwe fundacje polonijne organizowane przez Polskę są niszczone przez miejscowe władze i tak było w dwóch krajach ościennych i tworzone w ich miejsce związki z ich własnych źródeł. Bardzo często, proszę państwa, tak się złożyło, że jedną z moich ostatnich prac, jaka była, to była ta sprawa mafii wizowej. Nagle się okazało, że tą mafia jest nadzorowana dokładnie przez miejscowego konsula FR, który był również szefem rezydentury FR, rezydentury SWR przy okazji. W tym mieście, nieważne gdzie. I ta mafia kolejkowa złożona z Polaków to byli tacy Polacy jak ja, Chińczyk, tak na dobrą sprawę. Ale szło to na Związek Polaków po prostu. Więc to też trzeba patrzeć.
Co z tym mikrofonem? Przecież chyba słychać mnie. Ja widzę, proszę Państwa, tutaj na tym, że mnie, dobrze, trochę może ściszę się, bo przesterowany jest. Ja widzę na OBS-ie, że mikrofon dobrze działa, bo mam zielony i troszeczkę żółtego, więc nie wiem, o co chodzi. Nie wiem, jak go ustawić inaczej. Właśnie. Marek M., czy jesteśmy bezsilni wobec tych służb? W tej chwili tak, bo w tej chwili, proszę Państwa, no ja, wiecie Państwo, specjaliści od tego rynku i od robienia takich profili, od analiz tego typu, wolą robić blachy na dachu i lepić różne rzeczy. I to jest bardzo fajne, bardzo dobre i wolę i myśleć o cholubie. Reszta jest uznana za wrogów ojczyzny wraz z ludźmi ustawowo, wraz z rodzinami. I już, proszę Państwa. I już. Tak jest, ja co ja na to poradzę? To jest raz, a tu trzeba stworzyć pewne profile, tworzyć pewne analizy. To jest pełna analiza. Ja, proszę Państwa, muszę Państwu powiedzieć, że rozmawiałem z takim dziennikarzem amerykańskim, mówiłem tu Państwu jednym z KHT, który sam się do mnie zgłosił i ja się w końcu zgodziłem z nim rozmawiać, chociaż nie wiem, po co on do mnie się zgłosił, przecież ja dla swojego kolu wymieniam im różnych moich byłych znajomych, ja dla nich jestem zrajcą i renegatem, ale bardzo fajnie, żeśmy rozmawiali. On powołał się na taką analizę, którą napisałem w 94 roku, czy 5 roku na temat, mniej więcej zawierającym to, w jaki sposób Rosjanie wchodzili im tutaj dla prośby Amerykanów. Przeanalizowałem to wszystko i napisałem taką analizę po polsku. To miało chyba z 17 czy tam około 20 stron i zrobiłem jeszcze po angielsku taki z tyłu skrót tego wszystkiego. I on się na to powoła, mówiąc, że w tej chwili na przykład podobna sytuacja jest z Koreą Północną i Rosjanie za pomocą Korei Północnej również robią takie numery po prostu. No, właśnie. Czy małe kraje robią takie numery z nielegalami? To chyba wymaga wielkiego doświadczenia służb. Adlu, co to znaczy małe kraje? Nie wszystkie kraje mają możliwości plasowania nielegalów w taki sposób, jak mają to Rosjanie, Polacy czy Niemcy po prostu. No. Ale ja nie umiem. No. Bugsification. Tylko pan jęczeć potrafi, ma pan rację. Jak tylko to potrafię, to do widzenia. Trzeba umieć korzystać. Nie umiem Bugsification korzystać, ja w ogóle nic nie umiem. Wszyscy wszystko umieją lepiej ode mnie, szpiegować, zdają się na kontrwywiadzie, na polityce. Ja jestem tylko fizyczny, proszę Państwa. Tylko fizyczny. No, jak to będzie słuchał fizycznego? Jestem szczęśliwym, prywatnym człowiekiem, który jest fizyczny. I cieszę się, że jestem fizycznym i już. No. Dobra. Jakieś pytanie jeszcze? Zaraz, bo mi ten... Myszkę, on też nie umiem operować, a w ogóle się na niczym nie znam, proszę Państwa. I bardzo dobrze. No. Co my mamy dalej jeszcze? Teraz jeśli chodzi o rodzinę. Bardzo często problem jest z rodziną nielegałów. Znam historię i to polskiego nielegała z lat 80. wycofanego, który po prostu musiał niestety zostawić zarówno rodzinę i dzieci, i żona i te dzieci, i miejscowa żona i te dzieci nie wiedziały nawet, kim on jest. To jest niestety cena. Ale w tej chwili sytuacja tak wygląda, że to już jest prostsze. I tutaj dochodzimy do sytuacji, którą mnie parę, czy z kilkanaście minut, czy kilkadziesiąt minut temu, pytał ktoś na temat, dobrze, zanim na to odpowiem, powiem o to, Pupernik, jak pan ocenia możliwość działania drugiego pokolenia w KGB w USA, czyli dzieci tych lat 60. Mówi pan o filmie pod tytułem The Americans, pierwszy odcinek, pierwsza część serialu była bardzo fajna, druga część do kitu już i trzecia, czwarta też do kitu. Natomiast powiem wprost, jest to możliwe, chociaż bardzo trudne. Była taka sytuacja, kiedy KGB usiłowało zwerbować chłopaka, to było w latach 70., wychowanego, urodzonego w Stanach Zjednoczonych i wychowanego w Stanach Zjednoczonych, który dostał się do szkoły lotniczej, wojskowej, usiłowało go zwerbować i okazało się, że jego rodzice są nielegalami i chłopak poszedł do FBI po prostu. Już był bardzo amerykański, to jest to niebezpieczeństwo, także prawdziwy wywiad zostawia to. Chyba, że rodzic na tym popracuje. Jest to wszystko możliwe, proszę Państwa. Ja w każdym razie w Polsce takiego przykładu nie znam. Chyba, że od początku się dziecko do tego przygotowuje. To jest zupełnie inaczej. Szerman Rzepnik, zgodzi się pan, że Polacy potrzebują się pod obce wywiady podczas warunków podań, że pracuje dla Polski, to wstyd. Szerman Rzepnik, wszystko zrobiono, żeby pracować dla Polski był wstyd. Ja walczę z tym, to nie jest wstyd. Niestety Polacy się wstydzą własnego kraju i ja to widzę. Wstydzą się siebie, bo nienawidzą siebie nawzajem. No. Bez sensu.
Mr. Foch, do widzenia, panie Marek Zbyszek. O, fajnie się wyrzuca ludzi. Uwielbiam. No. I teraz to pytanie, które mi ktoś zadał. Nie wiem, czy pan jest jeszcze. Tomek Pik, ja tego nawet nie będę komentował, bo ja powiedziałem, o co chodzi. Powiedziałem, o co chodzi. Proszę państwa, i komu służy ta ustawa? Może byśmy się raczej zastanowili nad jednym z autorów tej ustawy, który jeszcze niedawno inaczej się nazywał, i, no, ale nieważne. Proszę państwa, tu mnie ktoś pytał, jak w dobie biometrii, gdzie jest ten pan, może sobie przy... O właśnie, komestę, to ja pytam. I właśnie teraz jest czas, proszę pana. Na czym polega problem? Na czym polega rzecz? Legalizacja. Kiedyś było to proste. Ja również miałem taką legalizację, stworzono postać wraz z rodziną, pełną rodziną, w PESEL-u, w różne rzeczy, on jeszcze figuruje, dowód i tak dalej, nie było biometrii. Problem z nielegałem polega na tym, że trzeba zatrzeć wszystkie nitki prowadzące go z centralą wywiadu. Czyli jeśli tworzymy jakiegoś Kowalskiego czy Y-owskiego, to on będzie musiał całe życie być Y-owskim przy biometrii. I chodzi o to, że nie ma oficjalnie żadnych nitek. Finansuje się go przez jakieś podstawione firmy, tworzy mu się pracę i tak dalej. On jest oficerem wywiadu, ale nie ma żadnego śladu, powiązań. Te nitki są zakamuflowane. Czyli ten Y-owski zawsze, do końca życia będzie Y-owskim. Ponieważ już jak raz pojechał do Stanów Zjednoczonych jako Y-owski na paszporcie biometrycznym, będzie musiał być Y-owskim. To oczywiście trochę utrudnia. Ale dlaczego nie, proszę państwa? Dlaczego nie? Jeśli bierzemy jakiegoś Y-owskiego rzeczywiście i go werbujemy, przyjmujemy do pracy, od razu myślimy, żeby on był nielegałem i niech on będzie na prawdziwym nazwisku, z prawdziwą rodziną, ale kamuflujemy wszystkie nitki związane z instytucją wywiadowczą. I w ten sposób wykorzystujemy biometrię dla uwiarygodnienia samego siebie, proszę państwa. Autentycznie. Wykorzystujemy biometrię. Ponieważ Y-owski może mieć stopień pułkownika i już. Nie ma czegoś takiego, że nielegał jest najpierw w centrali, potem zmienia nazwiska i sobie jedzie. Nie myślmy o nazwiskach legalizacyjnych czy o jakichś innych rzeczy. Od początku jest to osoba prawdziwa. Prawdziwa legenda to jest trochę tak jak realizm magiczny. Jeżeli ktoś nie wie, chce przeczytać na temat realizmu magicznego, to proszę sobie przeczytać Asturiasa, niejaką mulatkę. To jest taka sztandarowa książka realizmu magicznego, prądu w literaturze iberoamerykańskiej. Chodzi o to, że wszystkie elementy są prawdziwe, ale tak poprzestawiane, by tworzyły pewną legendę i sprawiały wrażenie prawdziwej tej legendy. Tak samo tutaj. Bierzemy sobie jakiegoś 18-letniego Y-owskiego, od samego początku go przygotowujemy i on całe życie będzie Y-owskim. Więcej, wysyłamy go również w podróże turystyczne, żeby się uwiarygodnił. Tworzymy mu profil na Facebooku jako Y-owski. Tworzy sobie profil w Wikipedii, publikuje artykuły jako Y-owski, a jest w rezultacie oficerem wywiadu. Rozumie pan? I ta biometria go uwiarygadnia, bo wszyscy myślą o legalizacjach, fałszywych dokumentach i tak dalej, a to nie o to chodzi. Ja w Cholubie ten problem rozwiązuję w ten sposób, że ci, którzy mają dojście do biometrii, zmieniają to, bo jak mam rozwiązać, ale w tej chwili stanąłem w sytuacji, w której prawdopodobnie nie będę mógł tak zrobić, więc będzie to ryzyko po prostu. I już. I w ten sposób można plasować, tylko trzeba zacząć wcześniej. Reszta to jest agentura, która nie jest tym. Trzeba zacząć wcześniej. W ogóle nielegała powinno się robić to bardzo wcześnie, powinno się brać osoby mniej więcej 18-letnie, już pełnoletnie, bo tak każda służba z pełnoletnimi, je powoli przygotowywać. Po prostu. W ten sposób. I nie wiem, czy komestę, czy pana zadowoliłem, ale tak to jest. Notabene, ja powiem szczerze, że w 2009 roku byłem, czy w 10? Pod koniec z BND, w Pula, rozmawiałem z nimi i tam rozmawialiśmy na temat również legalizacji i między innymi Niemcy się przyznali, że realizują niektórych oficerów również przez Wikipedię. I znam takiego jednego zrealizowanego przez Wikipedię, który jest jakimś profesorem i tak dalej. No. No. Nie musi być dużo widzów po prostu. Właśnie. Nie, Asturias nie jaka mulatka, Magda D. To jest Biblia realizmu magicznego. Tam jest wszystko, co właśnie.
Nie, nie, CCK to nie będzie nielegał jednorazowego użytku. Nielegał zawsze jest jednorazowego użytku, tylko zależy, ile ten użytek trwa. Jego nie można przerzucić na co innego. Nielegała plasuje się w określonym miejscu, bada się jego, robi jego konstrukcję psychologiczną, jego różne dziwne umiłowania, różne rzeczy. Na przykład powiedzmy, że to jest facet, który się zna na polityce, lubi politykę, czy psycholog, więc go się upracuje jako psychologa leczącego różnego rodzaju tych polityków po prostu, proszę Państwa. No właśnie. I to jest, dopasowuje się do tego osoby, do osoby po prostu, to sposób plasowania po prostu. I to nie jest jednorazowego użytku na danej zasadzie, tylko mówię wprost. Nie można w tej chwili, jeżeli jakiś Y-owski pojechał już raz na paszporcie biometrycznym, to już nie będzie X-owski. Całe życie musi być Y-owski. Na tym to polega. Nie pisałem w czasie nielegalów o tym, a pewnie nie pisałem. No. Nie szkodzi. Panie Wroński, jak długo trzeba szkodzić, aby zarobić pewny, że odprawić się jako nielegał i nie popełnił? Krzysztof K., jak szkolić? Przede wszystkim szkolenie nielegała jest dość długie, wyczerpujące. Że nie popełnił błędu. Po to jest cała infrastruktura wywiadowcza do obsługi nielegałów, proszę Państwa. To Rosjanie mają bardzo duże tradycje w tym. Proszę sobie przeczytać, jak się nazywał Krywickiego. To jest z 1940 roku książka. On w roku 1936-1937, on również sudopłatał, był rezydentem, był antykwariuszem w Amsterdamie i był rezydentem. Był obsługiwany również przez ambasadę, która dostarczała pieniądze i tworzona była infrastruktura wywiadowcza, notabene, która zagrała później. Także to jest ten sposób. No. No. Paweł, oczywiście, że nie obejdzie się, bo są i nikt nie ma zamiaru obchodzić. Chodzi po prostu o nitki, które są z wywiadem. Żeby je zakamuflować, a to można obejść, proszę mi wierzyć. Proszę mi wierzyć. Witam, panie Darku. Co tam w Zanzibarze? No. Więc wiadomo, że biometrii, więc ten najlepsza legenda to jest oficer na prawdziwym nazwisku, jadący oficer na prawdziwym nazwisku, a legenduje się jego związki z wywiadem. Po prostu nie przysyła mu pensji do banku jednostka wojskowego, tylko jakaś firma, która rzeczywiście istnieje, ma telefon, ktoś odbiera telefon. Proszę Państwa, ja robiłem jedną sprawę z partnerami jednymi, bardzo ważną zresztą, która dała duże efekty to tam przynoszą, gdzie dzwoniono na telefon podany i odzywał się ktoś. U tego partnera, po prostu. Cała legenda była ważna. No. No, po prostu. Czy według pana wiedzy BND i sterowanie go w USA w latach 70-80, który jednak według kontroli USA na NRD było niemożliwe? Oto Pumpernickel na pewno instalowało. To znaczy bardziej moim zdaniem Niemcy NRD na pewno instalowało tych nielegałów, ponieważ Niemcy również tworzyli swoje własne siatki. Tym bardziej, że Niemcy NRD-owcy, czyli KGB, czytajcie KGB po prostu. No. W ten sposób. A oficerem, którego wywiadu jest tak naprawdę pan były pułkownik. No bo jeżeli pan był nie jest nielegalny, to jaki naprawdę pan sobie może pan, panie generale. Tomasz Tomczuk, chce pan mnie obrazić? Ja nie jestem żadnym oficerem, żadnego wywiadu. Nie jestem żadnym nielegałem. Pracowałem przez chwilę jako enkasz, ale króciutko. I zupełnie inaczej. No. No. No właśnie, natomiast panie Tomasz Tomczuk, ja nie rozumiem tego hejtu z pana strony i braku szacunku. No. No właśnie. Nie rozumiem dlaczego. Szkoda. Szkoda po prostu. No. Waert. Najprawdopodobniej, ale ja powiedziałem, jeżeli patrzymy na środowiska polityczne, to nie patrzmy od razu na polityków, tylko patrzmy na tym, kto stoi za politykami. Wszystkich tych doradców i tak dalej. Polscy politycy generalnie mają określone konstrukcje psychologiczne i oni świetnie rozpracowują, proszę Państwa. Prawdziwy wywiad naprawdę tworzy pewne... Ja przepraszam, że ja tak siedzę, ale ja dzisiaj pracowałem jakieś 8 godzin i parę, kilka godzin i jestem trochę zmęczony. Także tak sobie siedzę. A pan miał na myśli RFN? Nie sądzę, żeby Niemcy byli w stanie to robić. Niemcy raczej działali na uniezależnienie się od Amerykanów. Co widać zresztą. Teraz szczególnie i co zauważył generalnie Trump. Notabene nadal uważam, że polska władza, polscy politycy nie odebrali słów Trumpa właściwie. No ale nieważne, nie mówię na ten temat dzisiaj. Krywicki został zabity po prostu. No. Piotr Łopaciński,
nie chcę się wypowiadać na ten temat. Na pewno należy założyć również takie rozwiązanie, że śmierć synów pułkownika Koglińskiego mogło być zemstą, ostrzeżeniem dla innych, ale mogło być to również przypadek. To też trzeba założyć, proszę Państwa. Nie można tutaj przeznaczyć, ja nie mam danych, nie mam materiałów. Ja sądzę, że Amerykanie zbadali to bardzo dokładnie, więc zostawmy to im. Po prostu. Dobra, są jeszcze jakieś pytania? Z wielu pana programów wynika, że kraje demokratyczne są bardzo słabe bez takich monarchii jak FR czy Chiny. Adlu, ale nie są Stany Zjednoczone też? Nie, proszę pani, nie. To, że Polska jest słaba, bo nas Polska nie jest krajem demokratycznym, tylko cholernie demokratycznym, bardzo demokratycznym, bez sensu to jest zresztą w ogóle generalnie. Przede wszystkim nie ma państwa, więc proszę to również potraktować jako ośrodek, to co mówię, jako ośrodek myśli pozytywistycznej, dlatego że chciałbym, żebyście państwo nie wpadali jednak w przesadę. Naprawdę wierzcie mi państwo, tych tak naprawdę agentów czy nielegałów jest niewielu i nie na świeczniku. Zakładam, że może jedna czy dwie osoby bym zastanawiał się mocno, gdybym miał możliwości, pewnie bym to przebadał, ale cała reszta, ale na pewno jest w przypadkach... Na pewno jest w środowiskach okołopolitycznych, bo tam Rosjanie najchętniej się pchali. I tak się pchają, proszę Państwa. To różne rzeczy są, wspólne siłownie, wspólne różne rzeczy, ułatwianie różnych historii, wspólna gra w tenisa właśnie. Czy nikt, Panie Piotrze, nie torpeduje za to, że dużo tajników, tak mi się wydaje, ze służb tajnych? Ireneusz S. Nie wiem, czy ktoś torpeduje, czy nie. Co mnie to obchodzi? To jest tajne? To proszę poczytać sobie, co się dzieje na stronach na przykład CIA czy FBI. Czy to jest tajne? O tym wszyscy mówią. Nie, ja po prostu tylko porządkuję i sprowadzam to na ziemię. A jeżeli jest tajne, no to prawdopodobnie wystąpią do krajów, w którym jestem na ekstradycji i zostanę skazany za szpiegostwo i za ujawnianie tajnych informacji. Ja nie powiedziałem żadnej tajnej informacji, proszę Państwa. Dzisiaj. To wszystko można przeczytać. Skoro o mnie nikt nie wsadził za czas nielegałów, dlaczego mają za to? No. Panie Piotrze, jakiś czas temu wspominał pan, że ktoś pytał pana, jak robić wsialabie. Co to jest wsi? Nie wiem, o co panu chodzi, Wojciech Brzeżowski. Bo to jakieś coś się panu albo pomyliło, albo on sobie żarty robi. Trump apeluje o lepsze stosunki Polski z Rosją. Tak, on apeluje, ale on apeluje również o co innego. Ja powiedziałem, Ford, to co Rosja, Amerykanie chcą zrobić, to jest wyjście, to jest klin w środek Europy, na takim kraju jak nasz. Proszę Państwa, proszę nie porównywać się z Czechami, Węgrami i tak dalej. Ile jest Węgrów i Czechów? Jedno województwo, nawet i pół województwa w niektórych krajach. Polska jest bardzo dużym krajem o bardzo płaskim terenie i bardzo ciekawym terenie geograficznym do rozwinięcia różnego rodzaju działań, zarówno wojskowych, jak i wywiadowczych już. Oczywiście, że są najprawdopodobniej i także i źródła. Ostatnio pan wspomniał, że ktoś pytał i zakręcał do działania Dola, potem wziął i sam to robić. Nie chodzi o żadne roty. Dostałem od jakiejś roty podziękowania dzisiaj za coś już. Jakie odcinki KHT znikają? Nie wiem, jakie znikają. Nie, proszę pana. Ja po prostu 32 lat pracowałem jako oficer wywiadu i kontrwywiadu i to umiem robić. To, co teraz robię, to nie umiem i właśnie. No. Tak, to niesmaczne, dlatego że rzeczywiście pracuję na budowie i mam pokazać panu swój ciuchy i tak jest. No. I bardzo się cieszę, ponieważ rozmawiam o takich rzeczach, o których nie był w stanie rozmawiać z dziennikarzami, bo polskimi politykami, bo oni rozmawiają o rzeczach płaskich i przyziemnych, a tu rozmawiają o poważnych rzeczach tak naprawdę. Dobry wieczór. No. Co mamy dalej? Czy polskiej to są? Nie, proszę panią, ja nie oskarżę, czy są, ale na pewno są pewnego rodzaju... Wie pan... Wiecie państwo, to jest kwestia psychologii. Cały wywiad i kontrwywiad to jest trochę teatru i kwestia psychologii po prostu. Jak się wybiera ludzi, którym zależy tylko i wyłącznie na kasie i karmią się tylko i wyłącznie swoją sławą, to wtedy tak jest, proszę państwa. Tak się dzieje. Jak kontrwywiad sprawdza, czy dany figurant może być nielegalny? Jakie skuteczne metody, zanim taka osoba zostanie poddana inwigilacji? Krzysztof K. Nie, nie. Są pewne rzeczy, które nie pasują. Dostarcza się do profilu na przykład, a potem no, wiadomo.
zaczyna się sprawdzać. Czasami się rutynowo i kontrwywiady właściwie rutynowo sprawdzają osoby dochodzące do osób ważnych i tam wychodzi czasami. Także to też trzeba uważać. Coach, personal trainer właśnie, to jest właśnie to. Czy podjąłby pan kiedyś temat, czy istnieje taka etyka pracy służb badań w świecie, tylko cel uświadać o niej decyduje brutalna opłacalność? Siadło, oczywiście, że istnieje etyka. I nie tylko decyduje. Muszę państwu powiedzieć, że ja się z taką etyką w służbach nawet czy amerykańskich, czy brytyjskich spotkałem. Przykładowo w jednych komórki terrorystyczne, które doprowadziły do zamachu, były łącznikowane przez 10-12-letnie dzieci. I nikt tych dzieci nie ruszył. Dzieci się nie rusza. Oni przekroczyli wszelkie granice po prostu. I nawet kosztem bezpieczeństwa państwa. Oczywiście, że bezpieczeństwo państwa liczy się przede wszystkim, ale są rzeczy, linie, przez którą się nie przekroczy. Tak uważam po prostu. Inaczej ta służba sama sobie szykuje. No. Wojciech Brzozowski, jeżeli chodzi o pana Kołodziejczaka, nie wypowiadam się na temat tego pana, rozmawiałem z nim raz i wystarczy. Nie interesuje mnie po prostu. No. Nie interesuje. Kontroler, wie pan co? To chyba według pana tak naprawdę. Bo ja spotkałem ludzi w służbach, którzy naprawdę byli bardzo moralni. Nie musi pan wierzyć, więc pan nie wierzy, pana sprawa. O co panu chodzi? O co pan ma do mnie pretensje, panie Tomaszu? Nie rozumiem. Ja mam mu prawo mówić, co chcę, bo ja jestem. Myślę, że nie da rady, panie Wojciechu. Ja uważam, że tworzenie nowej partii politycznej na zasadzie starych partii politycznych jest bzdurą i Agrounia przegra na tym wszystkim, bo już przegrywa. No ale to ja tak uważam, mam prawo tak uważać. Prawdopodobnie dla pana Kołodziejczaka ja również jestem wrogiem, nie mam zamiaru się w to. Zresztą mnie nie interesuje ta klasa polityczna, która jest i to, co się dzieje w Polsce. Nic, musi dojść najpierw do pewnego rodzaju wstrząsu społecznego, żeby powstało zupełnie coś nowego. No ale nie będę się bawił w Bakunina. Poza tym nie da rady, dlatego że natomiast zostaje w tle i z tyłu, jak popatrzyłem na osoby, które stoją za nim, nawet na zdjęciach, to już wiem, że nie da rady. Poza tym ta partia nie chodzi o uderzenie w PSL. Jeżeli założeniem jest uderzenie w PSL, to jest bzdura. Nie można tworzyć partii na uderzanie, której celem jest. To musi być partia, która będzie chciała jakościowo zmienić to, co jest w Polsce. Poza tym pan Kołodziejczak jest bardzo naiwny i uważa, że jak będziemy, jak powiemy Rosji, że ma rację, to będą kupować od nas jabłka. To jest bzdura. Mówiąc w skrócie oczywiście. Czy za służby, jak była afera, jak to, jak wyglądało? Powiedz, Kukasz, to jak wyglądało to Czarnobylem? Po prostu poinformowano nas troszeczkę może dzień wcześniej, że był Czarnobyl niż później. I nic w rezultacie nie zrobiono, dokładnie. Wydaje mi się, że Rosjanie nawet, już to była już końcówka, i Rosjanie sami nie wiedzieli, jak z tego wyjść. I tak prawdę mówiąc, gdyby nie Szwedzi, Norwedzy i Amerykanie, to byśmy się nie dowiedzieli, bo oni usiłowali to ukryć, ale ich balonie, oni zaczęli piersi krzyczeć, a wiadomo było, że my w wywiadzie mieliśmy dostęp do zachodnich stacji artykułów i wiadomo było, że tak, i gazet, że to wtedy wyszło. No. Czy pana zdaniem włoski wywiad korzystał z ogromnej diaspory włoskiej w USA do zdobywania informacji gospodarczych dla własnej gospodarki? Pytam o tego twojego programu działania. To pewnie nie. Nie. Jeżeli chodzi o Włochów, to nie. Absolutnie nie. To raczej Amerykanie korzystali z diaspory włoskiej na przykład do wpływu na Duce. No. Czy do różnych wpływów politycznych we Włoszech i niedopuszczenia komunistów. Przecież. No. No właśnie. Dobry wujek, nie wpuszczą mnie do Ameryki. Ja jestem B. Prawda, bo tam, gdzie jest pan Piotr, jest godzina 15. Nie jest ta sama, nie. A co? Światło się pali, no. Dlaczego ma się nie palić? A czy ta psychologia w wywiadzie i kontrwywiadzie to jakieś szczególne wewnętrzne opracowanie, czy korzysta się z normalnych opracowań akademickich? Shadow SF, generalnie uważam, że to jest kwestia wyczucia na człowieka. Ja jestem empatą i powiem szczerze, że może to przeszkadza jak cholera, ale jednak to jest normalna, zwykła psychologia. Plus trochę zdrowego rozsądku w ocenianiu ludzi. Oczywiście, że ludzie w wywiadzie, w kontrwywiadzie powinni mieć pewną wrażliwość na drugiego człowieka, żeby po prostu wyczuć. Po pierwsze, do czego się granice
do której można żądać. Bo największym błędem służb, jeżeli chodzi o źródła, jest żądanie rzeczy niemożliwych albo rzeczy, które tego człowieka będą, które będą sprzeczne z konstrukcją psychologiczną, światopoglądową czy intelektualną danego człowieka. Rozumiecie państwo? Na tym polega dowcip, ja panu nie odpowiem, ale to także i tak jest. Przy czym tu nie chodzi o psychologię wyuczoną i zawód psychologa. Tu chodzi o psychologię, która rzeczywiście trzeba tutaj. No. Dlaczego u pana słońce świeci? Dobrze, a ja wiem dlaczego. Pan się zapyta słońca, nie mnie, albo tego, co słońce stworzył. No. Dlaczego u mnie słońce świeci? No. Z tobą. Nie wiem, nic nie usuwałem. Proszę państwa, to jest prywatny kanał prywatnego faceta. No. No. Panie Wroński, jak wygląda osłona kontrwywiadowcza kraju, który miał broń bądź elektrowni jądrowe? Różni się od zwykłego kontrwywiadowca? Krzysztofka, nie różni się. Osłona kontrwywiadowcza jest taka sama. Kiedyś to właśnie może opowiem. Po prostu są pewne strefy. Osłona kontrwywiadowcza to są także sprawy fizyczne, jak i sprawy merytoryczne, operacyjne, czyli są pewne kręgi, tak jak kręgi piekieł, które można wejść, kręgi dostępu. Elektronika w tym pomaga, źródła dochodzące, źródła zewnętrzne trzeba mieć również w ochronie operacyjnej. Długo by o tym mówić. No. No. Tak, tak, Zbigniew, zgadzam się. Ziemia jest płaska, stoi na czterech słoniach, które stoją na żółwiu pływający po ogromnym oceanie, prawda? Właśnie. Co mamy dalej? A tak prawdę mówiąc, panie op coś tam, to ja chyba pousuwam tu wszystko z tego wszystkiego. Pan ma tak, jak byłem w Finlandii do tej pory roku. Może. Ale tu się światło pali, a nie słońce świeci. No. Proszę pani. Dobra, jestem na biegunie, no. Polityk tej klasy, pan Kaczyński, przecież dobrze wie o tym, o czym od dawna pan mówi w audycjach. Czemu naprawdę nie zmienił państwa, bo że jednak zmienił go walką? Adlu, polityk tej klasy, co pan Kaczyński, jest niestety osaczony i niestety też nie może wszystkiego. Tak to wygląda. Adam Press, dobry wieczór, panie pułkowniku. Pytanie, czy SK dalej działają? Proszę szczerze, a skąd ja mogę wiedzieć? Nie potrafię panu powiedzieć. A jakby wyglądała neutralizacja Jęgała, który jest na najwyższych szczytach władzy, żeby nie wywrócić kraju? Shadow SF. O, no cóż, najlepiej to, powiem szczerze, najlepszy to jest nagły atak serca i pochować go z honorami. Czasami tak niestety jest. Proszę państwa, to jest może brutalny żart, który mówię, ale proszę przeczytać sobie jako lekturę Borgesa. Fragment, opowiadanie z fikcji Borgesa pod tytułem Temat zdrajcy i bohatera. Jest to naprawdę dużo mówi. Wbrew pozorom znajomość literatury czy filozofii przydała mi się w kontrwywiadzie i w wywiadzie, chociaż niektórzy się śmieją z tego, szczególnie teraz. No. To pytanie, czy było dużo ideologii w pracy za czasów już minionych X, Legion, PL, X? W tych czasach, co ja byłem, już nie było ideologii. Zbyt dużo. Nie było. Po prostu broniło było państwo, no ale no. Później właśnie nie miały żadnej wiedzy poza tym, co przyszło z łaską. Było to tak samo zaskoczenie, przynajmniej tak nam powiedziano. Jeżeli ktoś miał wiedzę, to ktoś to na najwyższym szczeblu po prostu, tylko i wyłącznie. Niestety, no, tak to wyglądało. Karol Maurycy, nie jest w stanie. Po sprawie o liniach polski kontrwywiad i nie jest w stanie zrobić cokolwiek. Już. Nie tylko po rozwiązaniu łopu, po prostu. Ireneusz, czy zmienił pan zdanie na temat TV w Realu? Ja, dlaczego zmieniłem? Ja nie działam tam, bo nie podobają mi się zarówno, cały czas mówiłem, nie odpowiada mi to linia tej stacji, sposób działania, nie odpowiadają mi również ci ludzie, którzy tam tłumaczą ten hejt, który jest wszystko, za tym nie chcę. Ja się wyłączyłem całkowicie, proszę mi wierzyć, ja się naprawdę wyłączyłem z polskiego piekiełka. Nie zlikwidowałem, tylko w ogóle nie działam już na FB, a profil trzymam tylko po to, żeby zawiadamiać na KHT, na grupie KHT na Facebooku o audycjach i tylko audycja pozostaje, po prostu.
Krzysztof P. raczej nie, raczej pan Kaczyński jest zakładnikiem układu, w który wszedł. No. A tak a propos, proszę państwa, jeśli chcecie coś pooglądać, to a propos Amerykanów, to powiem jeszcze jedną rzecz. Pamiętacie, bo zeszłym razem mówiłem o mentalności Amerykanów i dziwię się, jak korespondent, który jest obywatelem Stanów Zjednoczonych i wiele lat tam mieszka w Stanach Zjednoczonych, mógł taką bzdurę napisać, że Amerykanie nie będą walczyć o Gdańsk, bo nie będą, oczywiście, że nie będą, to jest więcej niż prawda. Natomiast jest serial amerykański, 7-odcinkowy o I wojnie światowej. Nazywa się Wielka Wojna, w nawiasie Pierwsza Wojna Światowa. Ja nie pamiętam autora tego serialu dokumentalnego. To wspaniałe zdjęcie. Jest to Pierwsza Wojna Światowa z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych. Arcyciekawa rzecz, proszę państwa. Arcyciekawa rzecz, no. A dobra, słuchaj, Gulku, mam wrażenie, pytając pana o SK, ucieka pan od odpowiedzi, chyba że się mylę. Nie, nie uciekam od odpowiedzi, po prostu nie wiem. Nie miałem z nimi kontaktów i nie chcę mieć. Dla mnie nie działają. No. I już. No. Eddie, no czytam książki szpiegowskie, jakie? Sam piszę książki szpiegowskie, no. Jeżeli chcecie, to poczytajcie. Natomiast ja rzadko czytam, no. No. Natomiast, proszę państwa, warto przeczytać ten serial, zobaczyć ten serial 7-odcinkowy. On jest po polsku również. Arcyciekawy. Tam jest pokazana cała mentalność Amerykanów, bo to jest o pierwsza wojna światowa z punktu widzenia Amerykanów. Jest bardzo ciekawy wątek propagandowy, jaki Theodore Roosevelt rozpoczął, aby przekonać Amerykanów do udziału w wojnie w Europie. Arcyciekawa rzecz. Wtedy się zrozumie mentalność tą Amerykanów i na co chodzi. Wiadomo. Czy wiadomo panu, czy służby baczały w upadku masztu radiowego w Klondowie? Nie, nic mi nie wiadomo, ale to równie mogło być ci. Jeszcze wracając do tych plasowania, zapomniałem o najważniejszej rzeczy. Rosjanie tutaj mieli bardzo rzeczy i jednostki rosyjskie. Bardzo wielu oficerów tych jednostek zaczęło nawiązywać mniej więcej w 1988-1989 roku mocne kontakty, szczególnie z tak zwanymi cinkciarzami, którzy nagle stali się przedsiębiorcami, skupowali złoto i skupowali dolary. I później tu przyjeżdżali, chcąc zakładać przedsiębiorstwa. I Legnica. Legnica to jest naprawdę zagłębie całe, badałem tam różne rzeczy. I wracali, no między innymi jedna z firm znanych powstała w ten sposób, że przez podstawioną osobę założył to oficer, który tam był. Czy słyszał pan o potwornym morderstwie Mrowinach? Jak to może być podejrzany i został skazany na 5 lat więzienia, bo ale Damian Kwieciński, słyszałem o tym, ale w odróżnieniu od innych nie będę ani mówił nazwiska, ani publikował, bo policja, skoro policja tego nie zrobiła. Być może to jest ten człowiek, być może nie. Jeśli to jest ten człowiek, jeśli są na to dowody biologiczne czy tak dalej, to wtedy powinna być kara śmierci w tym wypadku. Rzeczywiście, i tu się z panem zgadzam, nie rozumiem, w jaki sposób mógł być skazany pedofil na 5 lat. To są śmieszne wyroki. Zaostrzanie kary to wbrew pozorom, czy tu jest potrzebne? Nie. Raczej nie wiem, czy nie potrafię powiedzieć. Po prostu wiem, że w Stanach Zjednoczonych dostałby na pewno dożywocie minimum, o ile nie karę śmierci, w zależności od stanu, w jakim by to było. Natomiast słyszałem o tej potwornej zbrodni, ale w odróżnieniu od znanego człowieka, tutaj nawet nie będę wymieniał, ja nie będę podawał, publikował nazwiska i imienia, ani... bo nie wiem, czy to jest prawda. Jeżeli to zrobił ten człowiek, powinien zostać złapany, osądzony i nigdy nie wyjść z więzienia. Nie ma niestety kary śmierci. Właśnie. No. Więc nie wiem, czy pan się ze mną zgadza, czy nie. Highlander, różne loga wisiały w placówce, to nie jest normalna współpraca. Kwestia, za czym była ta współpraca? Jeśli była konkretna współpraca, czyli, bo tak prawdę mówiąc, to także i FBI współpracuje z FSB w konkretnych przypadkach, a więc narkotyki czy terroryści. Nie znam porozumienia. Jeśli porozumienie było o współpracy dotyczącej udzielania informacji na temat terrorystów i z przemytu narkotyków, to jest to współpraca dopuszczalna. Jeśli porozumienie było, tak jak mówią dziennikarze, udzielanie odpowiedzi na każde pytanie FSB, to jest to idiotyzm po prostu. Oto Bumpernickel, czy defraudacja? Czy to była defraudacja? Nikt tego nie wie, jeżeli chodzi o Jerzego Sosnowskiego. No. Czy sprzedaż tego miała była sami na celu pozwolenie? Nie wiem, na jakim celu miała. Przypuszczam, że ktoś zarobił, ale tak to było. Nie, nie rozwinę tematu z Legnicy teraz.
Ale między innymi Legnica się łączy wbrew pozorom z Olidem. Naprawdę. Bardzo ciekawa rzecz jest. I z Ałganowem. I to mnie naprowadziło na to, że ta sprawa była robiona przez ruskich od początku. Jak pan skomentuje, pani prezydent Dudy, pani prezydent, nie ma pani prezydent, jest pan prezydent Duda, we Lwowie i składanie pokładu przed pomnikiem ukraińskim, jeśli patrzę. Bartosz Kawa, ja w ogóle nie chcę komentować naszej polityki, bo nasza polityka zagraniczna nie istnieje. Adam Press, jeżeli pan mi nie wierzy, pana sprawa, no ale to usiłuję w różnych pretekstach. Jeżeli mnie odstrzeli, to uwiarygodni wszystko to, co mówię. No, po prostu. Po co pan nie ogląda, skoro pan w tej chwili uważa? Proszę mi nie mówić, panie pułkowniku, ja już nie jestem pułkownikiem. Ustawa zabrała mi honor, zabrania mi bycie, poczucie bycia patriotą, bycia Polakiem. Stawia mnie za nawias. A głupie audycje tego typu na temat pana Petelickiego i tak dalej, i różne rzeczy pokazują, że robiąco z pana, z generała Petelickiego jakiegoś bandziora, są totalne bzdurne po prostu. I już. Dlatego, że pan generał, i to mnie wkurza troszeczkę, pan generał Petelicki był, jaki był, taki był, nie wiem skąd pochodzi, nie interesuje mnie, ale z gromem trafił w dziesiątkę, zrobił i to jego sprawa, on to założył, on się na tym znał i jako jedyny potrafił powiedzieć SLD, walcie się. Bo tak powiedział. No. Rozumiecie państwo? I robienie tego to jest świństwo po prostu. I już. Od czego jest skrót SG? Na ten skrót natknąłem się w książkach pana autorstwa. SG jest Straż Graniczna. No. Zatem nasza polityka nie jest ani historyczna, tylko jest nie historyczna, tylko histeryczna po prostu. Sławomir Murawski, powtórzę pytanie, czy może dojść do powtórki, jeśli zdaje, że Amerykanie uśmiali, że sprzedano nas ruskim jak w Jałcie? Proszę pana, po raz pierwszy, jeżeli damy się sprzedać, po raz pierwszy mamy być w sensie podmiotem, również świadomym tego wszystkiego. Nie sprzedadzą nas w Jałcie, nie sprzedadzą nas. Ja dzisiaj przeczytałem, że Amerykanie uśpią naszą czujność, nas sprzedadzą. Bzdura. Oni chcą tu zainwestować, ale ewidentnie w czasie tej wizyty powiedzieli nam, i to było ewidentne żądanie do nas, żebyśmy my zainwestowali nie w ich sprzęt, nie tak do końca, jak to wszyscy mówią i wszyscy krzyczą, szczególnie z tych różnych prawicy, teoretycznej prawicy, która nie rozumie tego wszystkiego, tak prawdę mówiąc, ale w nasz system obronny, żebyśmy stworzyli kompatybilny z amerykańskim i zachodnim system obrony kraju, łącznie również z wprowadzeniem ludności cywilnej w ten system obrony, również zabezpieczenie kontrwywiadowcze. No, ale ja się na tym nie znam. Zapytajcie tych innych, którzy się zdają. No. Tak rozumiem, założył pan własną. Tak, założyłem własną jednostkę. To gdzie nad głową mogą panu latać F-35, jak nie własne? A czy to ważne, gdzie ja jestem? No. Iwona Dmachowska, ja wiem, że ustawa nie może zabrać honoru, ale ustawę można podjąć, że tacy i tacy nie mają honoru. Na przykład ci, którzy pracowali 7 lat w Departamencie Pierwszym, nie mają honoru. I już. I nieważne, co potem zrobili, czy stworzyli grom, czy rozwalali ruskie rezydentury, czy usiłowali walczyć dla Polski przez 20 parę lat, nieważne, powinni pójść z rodzinami pod stienku. To żona prezydenta, pani prezydentowa, jakaś kobita tam była, no i skład tego. No. Bartosz Kawa, oczywiście, że nie ma. Poza tym zrobił naprawdę wspaniałą rzecz, czyli zrobił grom. I dziwię się byłym gromowcom, że nie bronią pana generała, bo powinni bronić. On za to zapłacił i chyba zapłacił nawet życiem. Poza tym proszę powiedzieć, że jedna rzecz, która w jakiś sposób... Nawet jeśli uznany, bo ja też te 7 lat swoje w SB w Departamencie Pierwszym uważam za błąd, ale 23 lata później ten błąd zniwelowało, to jedna rzecz u generała Petelickiego poza gromem zniwelowała, powiedzmy, błędy poprzednie, rozumując tymi kategoriami. To mianowicie, że powiedział wtedy SLD, jak SLD pierwszy raz rządziło, zrezygnował z doradztwa, powiedział, ma ich gdzieś. Nie chce z nimi mieć do czynienia. Rozumiecie państwo? I już.
Grom to opracowanie generała Rozubickiego. Dalej pisze, no a tam, przestańcie. Ale generał Petelicki zrobił wiele rzeczy i ludzie z Gromu ryzykowali, on też. Właśnie. CSV, czemu tak powiedział? Jak go SLD chciało zrobić doradcą, chciało podporządkować i zaczęli szukać, co tam ma na tą resztę i tak dalej, prawdopodobnie jakie kwity, to im powiedział, gońcie się i walcie się. I miał rację. Po wojskowemu. I już. Bronili go, tak, ale powinni zaprotestować, bo to jakaś idiota. Sławomir Murawski, wiem, że Polska musi zainwestować sama w siebie, aby być konkurencyjna Amerykanom, tym bardziej, że przy współpracy z Amerykanami ułoży nam się bardzo dobrze, z Anglikami ominiemy Unię Niemców. Tylko z Anglikami to raz, po drugie zainwestować, nie, to nie chodzi o konkurencję dla Amerykanów, źle, by być kompatybilnym z systemem obrony, ponieważ amerykański system obrony jest po prostu, to jest puzzle, które muszą być kompatybilne. Człowieku, panuj, no to pan weźmie, otworzy sąsiadom, albo człowieku, panuj, Mak 2. Po pierwsze, dlaczego pan mówi do mnie człowieku? Nie jestem człowiekiem, jestem byłym esbekiem, skazanym zresztą, ustawą dezubekizacyjną, więc proszę do mnie nie mówić człowieku, to raz. Po drugie, nie interesuje mnie, że panu sąsiedzi pukają, to pan ściszy to sobie i już. No. A ja będę robił to, co będę chciał. Nie, nie słyszałem o wydziale S. Nie wiem, co to było, Shadow SF. W książce czterech jest napisane o wydziale S w SB. Nie, nie słyszałem o czymś takim, powiem szczerze. Być może to jakaś taka była nazwa dziwna. Gdzie to było? Nie wiem. Czy pamięta pan wypowiedź Komorowskiego, że generał Badecki nie jest żaden generał i nie można im tak mówić, bo chodziło o to, czy pan coś... Nie, nic nie zrozumiałem, panie Bartoszu. Naprawdę nic nie zrozumiałem. No, pana generała Petelickiego również tak potraktowali, dlatego że on nie opowiedział się za PO jako jeden z niewielu generałów. No. Zbigniew, do tej pory Polska właśnie z takiego wojskową... Nie wiem, czy wiecie państwo, że jeszcze kilka lat temu Straż Graniczna posługiwała się dudkami na niektórych granicach. No. Kilka lat temu, no może przesadziłem, ale kilkanaście lat temu, jest wiele rzeczy takich, które były. To widać nawet po naszych tych migach i po różnych rzeczach, więc czas zmienić. A to wymaga inwestycji również od nas. Jeżeli, proszę państwa, obrona i system obrony kosztuje, to nie jest tania zabawa. Co my chcemy mieć za darmo? Aldona Lipska, zachwyca się panem sobie? Nie zachwycam się, po prostu wiem, że tak wygląda, ale ja jestem spokojny, o co panu chodzi. Ale oni w nas inwestują, wbrew pozorom. Muszę przeczytać, muszę zobaczyć, co to za kanał, bo nie wiem nawet. No. Dobrze, proszę państwa. Zakończymy na dzisiaj. Dziękuję państwu bardzo. Postaram się dodać następną niedługo. Jak państwo wiecie, już nadaję co dwa dni. To jest kwestia dostępu do internetu i nie mam takiego, jak miałem w Polsce właśnie. Dobrze, jeszcze jakieś pytanie? To dobrze. No. Co możemy zrobić, aby zatrzymać rozwój Nowego Babilonu? Proszę państwa, mieć przede wszystkim wartości, tylko jakie wartości? My Polacy... kiedy w Polsce najbardziej liczy się to, co człowiek ma i napuszcza się wszystko, a nie, nieważne. Nieważne. Jaka muzyczka? Nie, nie chcę mi się dzisiaj puszczać już muzyki, proszę państwa. Nie, nie chcę mi się. Czekam na cały czas, na krzyż, żeby Krzysztof zrobił już koniec z jednym, ale coś czuję, że z tych piosenek nic już nie będzie. Nie wiem, jak będzie. Także dziękuję państwu, dobranoc i cieszę się, że mogłem się z państwem spotkać. Hejterów też, no. Ireneusz, nie wiem, dlaczego pan nie pyta? Proszę mnie nie pytać o takie rzeczy, nie chcę. To jest piekło w Polskie, polski półświatek piekielny. No, niech się ludzie złoszczą, a po co baba?
To po co mam mówić na ten temat? Co mnie to obchodzi? Kim jest ten pan? Nawet nie wiem. No. A dlaczego pani pyta, czy jadłem truskawki w tym roku? Jadłem. No. Dlaczego? No muszę kończyć. Internet chodzi o to, że nie mam możliwości bezlimitowego, więc to jest limit pewien i to wszystko zależy od internetu, więc a ja nie mam, nie stać mnie na pełen limit i pełen internet i na to, żeby mieć dostęp bez żadnych limitów, więc właśnie. Właśnie. Jutro KKD będzie? Nie, raczej nie. Raczej nie. Raczej nie. Nie sądzę, żeby było, bo jutro sobie odpocznę. W poniedziałek prawdopodobnie coś zrobię. W poniedziałek coś zrobię. Chyba, że zdarzy się coś ważnego właśnie. No. Wojtias, proszę pana, dla mnie tragedią jest to, że musiałem wyjechać. Mój kraj mnie wyrzucił, zniszczył i bez względu na to, co ludzie powiedzą. No. Nieważne. Także jutro raczej nie będzie. Będzie raczej pojutrze, bo tak co dwa dni będę chciał teraz nadawać. Czy USA ma satelitarny obraz lodu do Bola Puzik Łukasz? Wątpię, nie wiem. No. Nie wiem, nie potrafię powiedzieć, ale to co z tego lotu wynika? Nic. Z tego obrazu, że leci samolot i nagle spada po prostu. Pytanie, dlaczego spada, z tego nie wyniknie. Nie wiem, czy państwo analizowali kiedyś. Wiecie, jak się analizuje zdjęcia satelitarne. To naprawdę jest dość naukowa i historia. I nawet wiem, że był w Hiszpanii kiedyś chyba, czy ja w tym byłem nawet, nie, coś, chyba miałem materiały z kongresu takiego zrobionego przez wojsko w Hiszpanii na temat analizy zdjęć satelitarnych. Proszę mi wierzyć, tam byli naukowcy mówiący językiem, którego po polsku nawet jak mówili, nie rozumiem. No. Krzysztof P. To jest Krzysztof P. Tak, trzymając blachę w dłoniach i wyginając ją, wpadłem na... napisało mi się zakończenie. I już. A co to ma za znaczenie? Moja sprawa. No. Nie jestem na emeryturze. Mnie emerytury zabrano. Ja to, co mi dają, ja nie chcę tego. Zlikwidowałem koty, będą mieli problem. Także zakończenia nikt się nie dowie na razie. Dopiero jak będzie książka, jak skończę. Ale ja już zakończenie mam i je napiszę. Gwarantuję, że... Znaczy, powiem tylko jedno. Ja naprawdę z tym zakończeniem nawet najtwardszego faceta doprowadzę do płaczu. O to mi chodzi. Taki jestem złośliwy. No. Highlander, czy Tomasz Turowski był agentem? Nie mógł być agentem, bo był oficerem, więc nie był agentem. Czy był agentem, czy był w związkach z wywiadem wtedy? Też nie wiem. Nie potrafię powiedzieć. Być może. Nie miałem jego akt w dłoniach. No. No to, panie Adamie, Adam Kam, szkoda, że nie jest KKT codziennie, bo bardzo mi się podobało pańskie do jutra. Dobrze, to do pojutrza, ile pojutrze nadejdzie. To zawsze jest fajnie. Nie dam żadnej zajawki. Nie ma audycji geopolitycznych u mnie. U mnie nie ma geopolityki, była tylko geobalistyka. Dobrze, proszę państwa. Jeszcze raz przypominam, jeżeli chcecie zobaczyć ciekawy serial dokumentalny, to poszukajcie serialu o pierwszej wojnie światowej, serialu amerykańskiego o pierwszej wojnie światowej. 7-odcinkowego, arcyciekawy, naprawdę, to jest z punktu widzenia Amerykanów, tam naprawdę można się nauczyć mentalności amerykańskiej, jak Amerykanie myślą o Europie i o wszystkim. Zobaczycie państwo. No. Krzysztof K., no zrobię, w końcu zrobię, no jejku. Dobrze. Dziękuję państwu teraz już naprawdę. Dziękuję państwu. Dobranoc. Gdzie tu żenada jest, bo nie wiem. Dobranoc. No i do pojutrza. O ile to pojutrze nadejdzie. Po pojutrze. Może jutro. Zależy. Zależy, co się zeje. Adam Wano, tak, tylko to się nazywa The Great War, dlatego że w terminologii angielskiej nawet jest pomnik Wielkiej Wojny w Londynie i w terminologii anglosaskiej to jest Wielka Wojna, oni tak to nazywają. Dla Amerykanów to było, zresztą niesamowite są oceny.
również ich armii, bo oni od czasu wojny secesyjnej nie prowadzili żadnej poważnej wojny, jak twierdzę, jak tam twierdzili. Naprawdę arcyciekawe, warto to zobaczyć. Alicja Smolaga, jaki tytuł? No właśnie, to trzeba zobaczyć, The Great War, pierwsza wojna światowa. To jest film dokumentalny. Dobrze, poczekajcie Państwo chwileczkę, jeżeli możecie. Poczekajcie chwileczkę, dobrze? Sekundkę tylko. Ja jeszcze to Państwu powiem, bo będę chciał puścić. To Dastar Corporation to robił. MMV Marathon Music Video. The Great War, World War I. Tak się nazywa ten film. Więc może po tym znajdziecie. Proszę Państwa. Nie wiem, czy to jest nowość, czy nie, z którego roku, więc warto znaleźć. Zresztą jeszcze, jeśli poczekacie, poszukam na czymś. Poczekajcie, proszę Państwa, to może Wam wkleję linka do tego, bo warto to obejrzeć właśnie w aspekcie działań dzisiejszych Amerykanów. Może będzie coś... Zaraz. Nowa seria. Może to znajdę. Nie. Wojna, seria historyczna. Nie. Druga wojna. To nawet nie była apokalipsa, pierwsza wojna światowa, tylko... No, zaraz zobaczymy. Nie mogę tego znaleźć, proszę Państwa, więc mówiłem, to jest... Właśnie. Słuchając Pana, włączyłem kropeczki i mam pytanie. A co to połączenie kropeczki? Czy jest Panu wiadomo coś o to umieszczania takich osobników wśród Polni? Oczywiście, że jest wiadomo. Oczywiście, że tak, dlatego, że prosi się. Krzysztofika, nie mam linka. Dlatego, że właśnie Polonia daje możliwości umieszczania nielegalów. Więc to jest normalne. Tak samo i różnego rodzaju mniejszości. Szczególnie w stosunku, to można mówić o Rosjanach i o innych. Ja jeszcze raz proszę zobaczyć, to jest Dastar Video. Dastar Video. The Great War. O, w ten sposób. Dastar Video to jest ten producent tego wszystkiego, więc zobaczycie, bo kto to zrobił. Naprawdę ciekawe to jest. Inaczej nie potrafię tego znaleźć. No. Ewa Roruska, kat. Mam puścić kata na końcu. Jakiego kata? A o kacie. Dobrze. Puszczam na końcu. Dobrze, proszę Państwa. Więc na sam koniec puszczę Państwu to, co naprawdę jest dobre. Wybrańcy katów. Za cudze winy, za nie swoje słowa i za boleśnie zadane nam rany. Patrzcie, jak dumnie kat unosi głowę, a my za wszystko przepraszamy. Za błędy władców, za premierów dealę, za to, że klęczą, ale nie przed nami. Za prezydentów patetyczne chwile. My naród, my zawsze przepraszamy. Miliony grobów, przestrzelone czaszki, niszczone co dzień pustymi słowami. Wybranych z katów jadowitej łaski, a my tych do mnie też. Katu do mnie nic nie przemawia. Przepraszamy na obcym niebie i na obcej ziemi. Giniemy, walcząc. Ubeckie tango, ta. Nie, proszę pana, pan mnie w tej chwili obraził. Wiemy, że śmierć także niczego już pan nie zmieni. Nie wiem, dlaczego Nagora pan mnie obraził. Nie, a musi pan słuchać. Co to panu zależy? Medale. Przypominam, że słowa są moje,
Trochę reżyseria tego utworu też moja, muzyka i wykonanie Krzysiek Werkowicz. Cały czas coś starał się robić, pracę u podstaw. Czekamy na uznanie świata i dla honoru poświęcamy życie. Lecz kpiący śmiech to nasza zapłata. Samo dobra, po co bank chce bana? Nie rozumiem. Bo kat jedynie nasze ciała liczy. Kat wybrał sobie wśród nas pomocników. Panu nie podoba, pan nie ogląda. Których my sami na tronie sadzamy. Dajemy się sprzedać za kilka proste konstrukcje cepa. I kupców naszych ciągle przepraszamy. Nudne te piosenki, długie jak cholera. Czasem próbujemy wygnać kata krzykiem i nowy dzień z nadzieją. Konfederat Balski, tak, Bachowa, tak żeśmy chcieli zrobić, Krzysiek. Lecz on wypuszcza zdartą płytę, a my szczęśliwi znów go przepraszamy. Lecz on bez przerwy puszcza zdartą płytę, my zasłuchani wciąż go przepraszamy. Wciąż go przepraszamy. Proszę Państwa, skończyło się dobrze. Cały czas czekam, aż Krzysiek skończy po prostu tą piosenkę. Chcemy zrobić to, chcemy zrobić rzeczywiście, żeby ona była zakończona po mordercy w garniturze, wybrańcy katów i to. Także zobaczymy, jak będzie. Panie Majski, nie obrażałbym tak do końca, czy jest sterowany. Prawdopodobnie jest tak naiwny młody człowiek, bo on jest naiwny młody człowiek, że bardzo łatwo nim sterować. Proszę mi wierzyć. Poza tym obawiam się niestety po krótkiej rozmowie z nim, że zaczął uwierzył we własną misję. I to jest największy problem. A ktoś mnie się pyta. Tak się zaczyna, jak narrator opowiada. Oczywiście. Jest amerykańska wizja pierwszej wojny i oceny pierwszej wojny światowej, więc proszę wziąć to pod uwagę. Właśnie. Poza tym obawiam się, że pan Kołodziejczak niestety to jest kolejny socjalista i nie tak jak to jest. Dobrze. Kończymy, proszę państwa. Dziękuję. Dobranoc. Do Tomasz Tomczuk. Można linki podsyłać. Ja tu zatwierdzam linki w tym momencie. Jeżeli ktoś podsyła, to ja potwierdzę. Zatwierdzam linki, tylko że nie mogę znaleźć linku. Na następną znajdę tą The Great War. Proszę zobaczyć, proszę posłuchać. Zobaczcie, Dastar Video to wyprodukowało, to czy wydało, to jest jakiś ten. Ja na końcu panu pokażę. No, panie Nagora, pan mnie obraził. Nie wiem, dlaczego pan mnie obraził, ale to pana sprawa. No. Dobrze. Jeszcze raz. Dziękuję państwu. Dobranoc. Ojejku. I do następnego razu. O ile następny raz nadejdzie, a na pewno nadejdzie. Dobranoc.